Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło, że aż tyle osób postanowiło posłuchać, co mam do powiedzenia. Powiem kilka słów o długu publicznym. Nie wiem jeszcze, ile dokładnie będę mówił, bo prowadziłem ostatnio szkolenie dla urzędników z GUS-u z długu publicznego. Zajęło mi to 8 godzin. Postaram się to streścić, ale że streszczenie będzie drastyczne, to nie wiem dokładnie, czy streszczę się w 20, 30, 40 minutach. Gdybym za bardzo przeciągał, to proszę mnie informować. Dług publiczny istniał praktycznie od zawsze. Od tysięcy lat władcy się zadłużali. Nie jest to nic nowego na naszym świecie. Ale po raz pierwszy ktoś pochylił się nad wpływem długu publicznego na gospodarkę dopiero chyba w XIX wieku. Mówię o angielskim ekonomiście Davidzie Ricardo, który sformułował tak zwaną równoważność ricardiańską. Stwierdził on bowiem, że nie ma żadnego znaczenia, czy wydatki wojenne sfinansujemy podwyżką podatków, czy też zadłużeniem się, ponieważ ludzie są racjonalni i doskonale wiedzą, że jeżeli teraz się zadłużymy, to w przyszłości trzeba będzie podnieść podatki po to, żeby ten dług spłacić. W związku z czym pieniądze, których nie będą musieli teraz przeznaczyć na podwyższone podatki, sobie zachowają i kiedy już trzeba będzie ten dług spłacić, oni będą je mieli na podorędziu, w związku z czym zadłużanie się nie wpływa w sposób negatywny na gospodarkę. Pogląd ten wydaje mi się absurdalny, ponieważ nie znam człowieka, który by w ten sposób myślał, że jeżeli ktoś podnosi dług, to on musi oszczędzać, żeby w przyszłości spłacić ten dług. Mimo to w ekonomii ten pogląd się przyjął przez dobre 100 lat. Dopiero kiedy pojawiła się tak zwana ekonomia klasyczna, ekonomiści zwrócili uwagę, że to nie do końca tak wygląda, że zadłużenie ma negatywny wpływ na gospodarkę. Ten negatywny wpływ wynika z kilku mechanizmów. Takim najbardziej popularnym jest tak zwany efekt wypierania. Polega on na tym, że państwo, wchodząc na rynek długu, zadłużając się, wypiera z tego rynku prywatne podmioty. To znaczy banki wolą pożyczać pieniądze państwu niż jakimś prywatnym przedsiębiorcom. Efekt jest taki, że nie mamy wtedy inwestycji prywatnych, tylko inwestycje państwowe. A ponieważ inwestycje państwowe są znacznie mniej efektywne od inwestycji prywatnych, zadłużanie się negatywnie wpływa na gospodarkę. W dodatku, gdyby to jeszcze były inwestycje, państwo na ogół te pieniądze po prostu marnuje na jakieś programy socjalne, ewentualnie na tak zwane inwestycje, czyli akwaparki albo jakieś centra kultury czy sale koncertowe, do których trzeba tak naprawdę przez cały czas dopłacać i inwestycjami nazwać ich nie można. Ekonomia klasyczna na szczęście zdominowała ekonomię na kilka dekad, do momentu, kiedy pojawił się Keynes i jego keynesizm. Człowiek ten na poważnie uważał, że jeżeli chcemy, żeby gospodarka rozwijała się lepiej, musimy stymulować popyt, czyli dawać ludziom pieniądze. Jeżeli damy ludziom pieniądze, ci zaczną robić zakupy, gospodarka zacznie się kręcić. Pogląd ten jest całkowicie absurdalny i prowadzi do absurdalnych wniosków, z których zresztą Keynes doskonale zdawał sobie sprawę, ponieważ w jego opus magnum, czyli ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza, stoi jak byk napisane, że dla gospodarki dobre byłoby zburzenie połowy Londynu i odbudowanie go, ponieważ wpłynęłoby to na wzrost zatrudnienia, wzrost inwestycji i miałoby to bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę. Keynes uważał, że należy martwić się tylko o krótki termin, a w długim terminie wszyscy będziemy martwi. W związku z czym zadłużanie się, drukowanie pieniądza pobudza nam krótkoterminową gospodarkę i wszyscy są szczęśliwi. A co będzie w długim terminie, tego nikt nie wie. Jeżeli nawet ktoś wie, to nie należy się tym przejmować, bo to jest dopiero za kilka dekad, więc nie wpływa negatywnie na tu i teraz. Keynes zdominował poglądy gospodarcze co najmniej do lat 70., kiedy doszło do kryzysu naftowego i wielu ludzi przejrzało na oczy. Ale pojawił się wtedy taki znany amerykański ekonomista Robert Barrow, który ku mojemu zaskoczeniu wskrzesił równoważność ricardiańską i stwierdził, że ona jednak jest prawdziwa. I no, nie będę tego w to się zagłębiał, bo te poglądy Roberta Barrow są według mnie absurdalne, ale warto odnotować, że to jest do teraz jeden z najbardziej poważanych ekonomistów współczesnej ekonomii. Więc główny nurt ekonomii stoi obecnie na stanowisku, że dług nie jest wcale taki zły. I nie da się ukryć, że większość prac dotyczących zadłużenia nie podchodzi od odpowiedniej strony do tematu. W Polsce na przykład w ogóle nie ma prac naukowych zajmujących się wpływem długu publicznego na wzrost gospodarczy. Kiedy zdecydowałem się pisać swoją pracę doktorską o długu publicznym, byłem przekonany, że w bibliotece na moim wydziale znajdę mnóstwo książek, gdzie jest opisane, jak ten dług wpływa na
na gospodarkę. Ku mojemu zdziwieniu takich książek w ogóle nie było. Nie było też publikacji polskich ekonomistów, którzy próbowali badać ten temat. Były jednak dwie pojedyncze prace. Zajmowali się tym ekonomiści na Zachodzie. Więc ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wpływ tego długu na gospodarkę w ogóle nie interesuje polskich ekonomistów. Wydało mi się to dziwne, no bo przecież mamy w Konstytucji próg 60% długu publicznego względem PKB, którego nie możemy przekroczyć. I pytanie, skąd się wziął ten próg? Czy ktoś usiadł przy komputerze i wyliczył, że te 60% to już jest negatywne na Polski? Nic takiego nie było. Ten nasz 60-procentowy próg, powyżej którego nie możemy się zadłużać, to jest po prostu przepisane 60% z traktatu z Maastricht, który dotyczy krajów Unii Europejskiej, więc ten próg po prostu został mechanicznie wpisany do polskiej konstytucji, a polscy ekonomiści nie interesują się w ogóle tym tematem. Zacząłem szukać publikacji zagranicznych i okazało się, że na Zachodzie jednak trochę temat bardziej interesuje i jest trochę prac, gdzie ilościowo próbuje się ten wpływ policzyć. Więc ten wpływ oczywiście wychodzi negatywny. Można policzyć, że średnio wzrost zadłużenia o 10 punktów procentowych powoduje spadek PKB o 0,2, znaczy spadek dynamiki PKB o 0,2 punktu procentowego i wzrost oprocentowania obligacji o 0,5 punktu procentowego. Czy ja mogę na tej kartce tam co stoi coś napisać? To jest na odpowiedniej wysokości, żeby było widać? Jeżeli na tej osi zaznaczymy sobie wzrost gospodarczy PKB, znaczy zmianę PKB i oprocentowanie obligacji, a na tej osi zadłużenie, to wyjdą nam takie dwa wykresy. To jest mniej więcej tak średnio, jak zadłużenie względem PKB wpływa na oprocentowanie obligacji oraz na wzrost gospodarczy. Przez pierwsze kilkadziesiąt procent ten wpływ jest niski. To znaczy, że nie ma większego znaczenia, czy to zadłużenie wynosi 10, 15, 20, 30%, bo to w prawie żaden sposób nie wpływa na oprocentowanie obligacji i prawie żaden sposób nie wpływa na wzrost gospodarczy. Dopiero jeżeli ten wzrost, to zadłużenie odpowiednio rośnie, wtedy te zmiany stają się nieliniowo rosną. To znaczy oprocentowanie obligacji rośnie nam skokowo i PKB nam strasznie maleje, a pod przekroczeniem pewnej granicy praktycznie jest ujemne i gospodarka się zwija. I teraz ten wykres jest kluczowy dla zrozumienia tego, co się dzieje z gospodarkami, które są mocno zadłużone. Weźmy taki przykład Grecji. Grecja w 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys finansowy, miała bardzo wysokie zadłużenie. I z powodu kryzysu gospodarczego i gospodarka, tak jak wszystkie inne gospodarki Europy Zachodniej, trochę się skurczyła. Zadłużenie odpowiednio wzrosło i Grecy znaleźli się mniej więcej w tym momencie. Gdzieś tutaj. To znaczy gospodarka im zaczęła się zwijać, a oprocentowanie wystrzeliło w kosmos. Łatwo zauważyć, że jeżeli jakieś państwo znajduje się w takim miejscu, w którym gospodarka maleje, ich PKB maleje, a oprocentowanie obligacji rośnie, to jest to sytuacja bez wyjścia. Ponieważ jeżeli przesuniemy się rok do przodu, to PKB będzie jeszcze mniejsze, ponieważ jest już ujemne, a oprocentowanie, nawet jeżeli dług się nie zmieni, to oprocentowanie obligacji wzrośnie, czyli kolejne wydatki i dług nam tak naprawdę rośnie. I sytuacja, w której obecnie już od prawie 10 lat znajduje się Grecja, jest właśnie w tym miejscu. Gospodarka grecka od 2008 roku się cały czas kurczy. Rok co roku. Z każdym rokiem jest coraz mniejsza. Obecnie ich PKB na tyle spadło, że aby
wrócić do poziomu z 2008 roku, ich PKB musiałoby wzrosnąć o 80%. Grecja spadła z przedziału państw rozwiniętych do państw rozwijających się. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, to niedługo przestanie być już krajem rozwijającym się, stanie się krajem nisko, rozwiniętym, nie wiem, krajem trzeciego świata. I gdyby Grecja była państwem suwerennym, miała swoją walutę, to wyglądałoby trochę inaczej. Ponieważ w ekonomii są takie zwane procesy dostosowawcze. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli w jakimś kraju jest kryzys gospodarczy, to waluta tego kraju leci na łeb, na szyję. Efekt jest taki, że w tym państwie opłaca się produkować, ponieważ skoro waluta spada, to koszty na mięsie są niższe i opłaca się eksportować, co pozwala gospodarce wydobyć się z tego kryzysu i się odbudować. I ten efekt w Grecji nie zaszedł, ponieważ Grecy przyjęli walutę euro. Więc w sytuacji, w której grecka gospodarka leciała na łeb, na szyję, ich waluta nie mogła stracić na wartości, eksporterzy nie mogli dzięki temu odbudować gospodarki i ten efekt nie wystąpił. Jest jeszcze drugi efekt, który pojawia się w sytuacjach, kiedy państwo znajduje się w takim miejscu. To jest sytuacja, kiedy państwo odmawia spłaty dalszego zadłużania się. Takie rzeczy dzieją się bardzo często. Od lat 90. zbankrutowało chyba kilkadziesiąt państw, ale Grecy nie mogli tego zrobić. Problem polegał na tym, że Grecy byli winni pieniądze francuskim oraz niemieckim bankom. I w sytuacji, kiedy Grecy nie chcieli spłacać tych pieniędzy, to politycy niemieccy oraz francuscy powiedzieli politykom greckim, że my się tak nie bawimy, wy musicie to spłacać. I normalne, suwerenne państwo w tym momencie by się poddało, bo bycie w tym miejscu, gdzie odsetki mamy, nie wiem, po 10%, a PKB nam maleje, jest po prostu bez sensu. Gospodarka nie jest w stanie w długim terminie się tu utrzymać, ponieważ się kurczy. To po prostu bardzo szybko powinno dojść do bankructwa. Więc sytuacja została rozwiązana w ten sposób, że Unia Europejska przyznała pomoc Grekom na spłatę tego zadłużenia. Pomoc ta oczywiście trafiła od razu do banków i tak naprawdę dzięki tej pomocy Unia nie pomogła Grekom, tylko tym bankom, które przestały mieć problem polegający na tym, że Grecy mogli im nie oddać pieniędzy, które pożyczyli. Gdyby do tego nie doszło, Grecy by powiedzieli, że oni nie oddają tych pieniędzy i co by się wtedy stało? Teoria ekonomii twierdzi, że są chyba trzy powody, dla których państwa oddają pieniądze, które pożyczyły. Pierwszy powód jest taki, że nieoddanie pieniędzy prowadzi do spadku reputacji. Dany kraj zaczyna się źle kojarzyć, nikt nie chce tam inwestować, nikt nie chce pożyczać im pieniędzy, no bo nie oddali komuś pieniędzy. Drugi argument jest taki, że nieoddanie pieniędzy prowadzi do wykluczenia z rynków finansowych, z handlu międzynarodowego. A trzeci argument jest taki, że prowadzi do kryzysu finansowego i kryzysu bankowego. I teraz przypatrzmy się tym wszystkim trzem argumentom. Więc po pierwsze, argument, że państwo traci reputację, co to za tym idzie dostęp do rynków finansowych, był prawdziwy przed II wojną światową. Kiedyś ktoś nie oddał pieniędzy, nie wiem, czy w XIX wieku, czy w XVIII, albo jeszcze w czasie w dwudziestoleciu międzywojennym, przez kilkanaście lat nikt takiemu państwu nie chciał pożyczyć pieniędzy. Miał problem z tym państwa Ameryki Łacińskiej właśnie w latach 20-30, kiedy był całkowicie wykluczone z zagranicznych pożyczek. Ale już w latach 80. ten okres karencji pomiędzy ogłoszeniem bankructwa a przywróceniem dostępu do rynków finansowych zmalał do 4 lat, a w latach 90. do 4 miesięcy. Jak Etiopia zbankrutowała w 91., to dostęp do kapitału uzyskała w 92. Algierii też to zajęło kilka miesięcy, Rosji chyba zajęło to rok. Więc już od lat 90. nikt się nie przejmuje tym, że ktoś komuś nie oddał pieniędzy. Jest to bardzo racjonalne zachowanie. Dlaczego? Jeżeli jakieś państwo znajduje się w tym miejscu i ma takie wysokie zadłużenie i mówi, że go nie odda, to automatycznie przenosi się w to miejsce. Znaczy nikt nie bankrutuje drugi raz w ciągu 2 lat. Więc jeżeli ktoś dopiero co powiedział, że nie odda pieniędzy, to można mu całkowicie bezpiecznie pożyczyć na 5 lat pieniądze, bo zanim on znowu tak się zapuści, to minie dobre 20 lat, więc zdąży nam te pieniądze oddać. To działa też w mikroskali. Na przykład byli ludzie, którzy całkowicie świadomie inwestowali w Amber Gold, wiedząc, że jest to piramida finansowa,
ale wiedzieli, że jak oni wejdą tam na początku, to dostaną te 10 czy 15% odsetek, a potem niech ci emeryci, którzy potem będą inwestowali, wszystko tracą. Więc banki działają dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli ktoś nie oddał pieniędzy, to problem tego, kto tych pieniędzy nie odzyskał, a my na tym zarobimy, bo dostaniemy 1 czy 2 punkty procentowe więcej za pożyczenie państwu, które niedawno zbankrutowało. Więc argument o utracie reputacji jest po prostu fałszywy i to od dobrych kilku dekad. Rosjanie w ciągu ostatnich 30 lat dwa razy nie oddali pieniędzy, Ukraina nie oddała pieniędzy, Argentyna nie oddała pieniędzy i nikt tych państw nie traktuje z tego powodu gorzej. Dlatego nie ma co wmawiać Grekom tego, że gdyby nie oddali Niemcom pieniędzy, to by przestali być traktowani poważnie albo włosy by im z głowy spadł. Nic takiego by się nie stało. Dobrze, a jak, czy prawdą jest, że jeżeli państwo zbankrutuje, to pogrąży się w wielkim kryzysie? No też nie do końca. Po pierwsze zauważmy, że jeżeli państwo już ma takie wysokie zadłużenie, że jego wzrost gospodarczy jest ujemny, to ono już jest w kryzysie. Więc jeżeli na przykład Grecy, ich gospodarka malała o 3 punkty procentowe rocznie w wyniku utrzymania wysokiego zadłużenia, to już ten kryzys był. A co się dzieje z gospodarkami państw, które zbankrutowały? Jeżeli jakieś państwo jest w recesji, tu będzie PKB, a tu będzie czas. Im to PKB maleje, jest coraz gorzej, to jeżeli w tym miejscu to państwo powie, że okej, my nie spłacamy tego długu, to z PKB dzieje się coś takiego. Nie dość, że gospodarka momentalnie wychodzi z recesji, to jeszcze wzrost gospodarczy po bankructwie jest szybszy niż przed wejściem z recesji. Czyli ogłoszenie bankructwa jest dla gospodarki błogosławieństwem. Takim Grekom nic się nie może lepszego zdarzyć niż nieoddanie pieniędzy. To oczywiście uzasadnione tym, że jeżeli nie oddajemy pieniędzy, to stąd się przesuwamy tu, więc momentalnie koszt usługi naszego zadłużenia maleje, a nasze PKB zaczyna rosnąć. W ten sposób postąpiła na przykład Islandia, która w swoje problemy wpadła dokładnie w tym samym momencie, kiedy Grecja. Islandczycy mieli w sposób okropnie przerośnięty system bankowy i ten system bankowy wpadł w olbrzymie kłopoty w trakcie kryzysu finansowego. Tylko że państwo islandzkie powiedziało, że ono swoich banków wspierać nie będzie, my nikomu pieniędzy nie damy, to jest wasz problem, nie nasz. Chyba nawet ktoś do więzienia poszedł z tych banków. Pieniądze tylko trochę oddali jakimś osobom fizycznym, które miały tam depozyty, zdaje się, że z Wielkiej Brytanii i z Holandii. I problem zniknął. Islandia się od tamtej pory bardzo szybko rozwija, a Grecja się zwija. Dlaczego więc państwa oddają pieniądze, które pożyczyły, mimo że, jak pokazują dane i wiele badań, gospodarczo się to nie opłaca, przynajmniej kiedy przekroczymy pewien poziom? Wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią na to jest takie badanie, już nie pamiętam autora, w każdym razie autor pokazał, że jakiś rząd ogłasza bankructwo, to jest olbrzymia szansa, że w ciągu pół roku ten rząd straci władzę. Czyli odpowiedni ludzie, na premier oraz minister finansów, stracą swoje stołki. Więc jeżeli jakiś polityk wie, że może ciągnąć tą farsę jeszcze rok, dwa, albo teraz się już poddać, to będzie to dalej ciągnął kosztem całej gospodarki i całego narodu, tylko po to, żeby utrzymać władzę. Ponieważ gospodarczo się to w ogóle nie opłaca. Teraz pojawi się na pewno argument, że no bardzo przepraszam, ale pacta sunt servanda, jak pożyczyliśmy pieniądze, to musimy je oddać, no bo takie są zasady w naszej cywilizacji. Jest to oczywiście prawda i ja nie namawiam do tego, żeby nie oddawać swoich długów. Mówię tylko o tym, że jeżeli długi przekroczą pewną rozsądną granicę, to ich się i tak już nie da oddać. Znaczy, Grecy nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia, choćby stanęli na rękach. To jest po prostu niemożliwe, bo ich gospodarka z każdym rokiem jest coraz mniejsza, a dług jest coraz większy. Jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji jest ogłoszenie bankructwa. Im wcześniej, tym lepiej. Dlatego mamy tą rzymską zasadę, że umów trzeba dotrzymywać, ale też mamy zasadę, że nie można wymagać od nikogo rzeczy niemożliwej, a spłacenie przez Greków zadłużenia obecnie jest rzeczą niemożliwą. Dobrze, a jak to przekłada się na sytuację polską, bo mówiłem trochę o Grecji. Nasz dług publiczny to obecnie jest około biliona złotych, zależy jeszcze jak liczyć, bo są różne metodologie. To jest chyba około 50% naszego PKB. I jak ten dług wpływa na naszą gospodarkę? Więc tak jak powiedziałem wcześniej,
dług nie przy każdym poziomie staje się szkodliwy dla gospodarki. W przypadku państw rozwijających, czyli takich jak Polska, dług zaczyna być problemem większym, kiedy wynosi około 70-80% PKB. Więc ten poziom 50% jest w miarę bezpieczny i jeszcze nie wpływa negatywnie na gospodarkę w sposób istotny. Co nie znaczy, że należy się teraz zadłużać, ponieważ wtedy bardzo łatwo skończyć tak jak Grecja. Ale obecnie jeszcze sam poziom naszego długu nie jest tragiczny. Są oczywiście państwa, które te zadłużenie mają znacznie niższe na naszym poziomie rozwoju, chociażby Bułgaria. Bułgaria jest w ogóle świetnym przykładem. Bułgarzy w latach 90. mieli zadłużenie przekraczające 100% PKB, a teraz mają 20%. Co nie pokazali, że takie długi, jeżeli nie są jeszcze zbyt wysokie i się pracuje na to kilkanaście lat, można spłacić. Więc my te nasze 50% też jesteśmy w stanie spłacić. Ale problem jest inny. Chodzi o strukturę tego naszego zadłużenia. Więc co do zasady możemy się zadłużać na kilka sposobów. Takie najbardziej popularne sposoby to są nam, znaczy podziały. To jest na zadłużamy się na stałe oprocentowanie albo na zmienne oprocentowanie oraz możemy się zadłużać w walucie polskiej albo zagranicznej oraz możemy się zadłużać krótkoterminowo i długoterminowo. I teraz jak ten sposób zadłużania się wpływa na dług? Panuje tu generalna zasada, że jeżeli zadłużamy się w sposób tańszy, to jest to zadłużanie się bardziej ryzykowne. To znaczy, jeżeli zadłużamy się na zmienną stopę procentową, czyli nasz dług zależy od przyszłości, od kształtowania się stóp procentowych, to taki dług jest tańszy, niż gdybyśmy się zadłużyli na stałą stopę procentową, czyli taką, która jest stała cały czas trwania danej obligacji. No i problem jest taki, że istotna część naszego długu jest na zmiennej stopie procentowej. A nawet jeżeli jest na stałej, to jest to dług krótkoterminowy. Średnia zapadalność naszego długu, to jest w zależności czy zadłużenie krajowe, czy zagraniczne. Krajowe to jest 4 lata, zagraniczne to jest 6 lat. Więc jeżeli nam wzrosną stopy procentowe, to obsługa tego długu wzrośnie, ponieważ jest on krótkoterminowy. Oczywiście, jeżeli się pożycza na krótki termin, no to odsetki od tego są niższe niż jeżeli się pożycza na długi termin. Podobnie, jeżeli się pożycza w zagranicznej walucie, gdzie stopy procentowe są niższe, to taki dług jest tańszy niż gdybyśmy się zadłużali w polskiej walucie, gdzie stopy procentowe są wyższe. Więc najbezpieczniej jest się zadłużać w sposób długoterminowy na stałą stopę procentową w polskiej walucie. Taki kredyt jest, czy także takie obligacje są zdecydowanie najdroższe, ale są najbardziej bezpieczne. Czyli krótko o tych ryzykach. Czyli mamy trzy główne ryzyka. Pierwsze to jest ryzyko stopy procentowej, że ta stopa procentowa nam wzrośnie. Ryzyko kursu walutowego, jeżeli zadłużamy się w walucie zagranicznej, ponieważ jeżeli wartość tej waluty wzrośnie, to wartość naszego długu i jego obsługi też rośnie. I trzecie to jest ryzyko refinansowania, to znaczy jak często musimy odnawiać nasze zadłużenie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, na pewno, bo tak mi się wydaje, ale 10 lat temu bardzo modne były kredyty we frankach szwajcarskich na zmienną stopę procentową. Każdy wtedy mówił, że należy zadłużać się we frankach i brać kredyty we frankach na mieszkanie, ponieważ odsetki od tego kredytu są bardzo niskie, bo stopa procentowa na franku szwajcarskim jest bardzo niska. Frank cały czas traci na wartości. Wtedy kosztował mniej więcej 2 zł. W związku z czym jest duża szansa, że dalej będzie tracił na wartości, dzięki czemu wartość naszego kredytu będzie malała. Naprawdę wtedy szła olbrzymia akcja propagandowa. Wielu ludzi zmieniało te kredyty, nawet miało kredyty w złotówkach, to je przewalutowało na franki, bo to jest taki super interes. Zachwalali to bankierzy, zachwalali to ekonomiści, pośrednicy kredytowi. Każdy mówił, że należy zadłużać się we frankach. No rzeczywiście, ci ludzie mieli niższą ratę, mieli dzięki temu wyższą zdolność kredytową, ale sami widzimy, że minęło 10 lat i frank szwajcarski nie kosztuje 2 zł, tylko 4 zł. I ta koszt obsługi tego kredytu strasznie rośnie. I dokładnie na to samo ryzyko, na które kiedyś wystawili się kredytobiorcy, teraz wystawia się państwo polskie, ponieważ od dobrych 10 lat jest nacisk na to, żeby zadłużać się w walutach zagranicznych. Obecnie chyba 30% naszego długu, czyli około 300 miliardów złotych, jest to zadłużenie się w euro, we frankach szwajcarskich i w dolarach. Oznacza to, że jeżeli w Polsce pojawi się jakiś kryzys, coś pójdzie nie tak po myśli rządu i polska waluta spadnie,
to wartość tego długu wzrośnie. Czyli jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe. Dokładnie na to samo ryzyko, na które nastawieni byli kredytobiorcy, którzy pożyczyli pieniądze we frankach szwajcarskich. Drugi rodzaj ryzyka to jest to ryzyko stopy procentowej. My teraz jesteśmy już od dobrych kilku lat przyzwyczajeni do tego, że stopy procentowe są niskie i koszt obsługi kredytu też jest niski. Ile one wynoszą? 2-3% w Polsce, na euro jest prawie 0. Ale jeszcze 10 lat temu w Polsce na złotówce te stopy wynosiły 6%. Czyli jeżeli teraz płacimy odsetek około 30 miliardów rocznie, przy stopie procentowej 2%, to ile będziemy płacili, jeżeli stopa będzie wynosiła 6% albo 7%? To są dodatkowe dziesiątki miliardów rocznie, które ktoś musiałby znaleźć w budżecie. Takie pytanie, jak Państwo myślą, gdzie rząd znajdzie, załóżmy, dodatkowe 50 miliardów złotych? Skąd wziąć te pieniądze? Morawiecki znajdzie. W naszych kieszeniach, tylko pytanie, jaki podatek podnieść, żeby... Z podatku dochodowego jest 80 miliardów, z czego 40 idzie na samorządy, więc cały podatek dochodowy to jest zaledwie 40 miliardów złotych. Cały CIT to jest 40 miliardów złotych. Akcyzy jest dużo, to jest 70 miliardów, więc gdyby podnieść akcyzę na wszystko dwukrotnie, to załóżmy do tych 110-120 miliardów byśmy doszli. W każdym razie rząd wtedy zacznie mocno szukać tych pieniędzy w naszych kieszeniach, naprawdę intensywnie. Tak intensywnie, że teraz jest jeszcze light, nie? Jeżeli te stopy procentowe wzrosną. Jest to bardzo możliwe, bo Rada Polityki Pieniężnej jest zdominowana w sporej mierze przez keynesistów, którzy lubią drukować pieniądze, a mam wrażenie, że nasz obecny rząd, od którego ta rada jest oczywiście niezależna, będzie robił wszystko, żeby wygrać... W jaki sposób można wpłynąć, jeśli powiedzmy zagraniczne waluty zyskają wartości, tak mówię, tak gotówka straci, czy mamy jakiś wpływ na to, żeby wzmocnić złotówkę? Oczywiście możemy prowadzić rozsądną politykę gospodarczą, nie zadłużać się, trzymać odpowiednie stopy procentowe, sprawiać, że gospodarka będzie rosła. Czyli trzeba prowadzić rozsądną politykę, bo jeżeli jakieś państwo prowadzi rozsądną politykę, to jego waluta zaczyna być w cenie. A jeżeli dane państwo zachowuje się jak na przykład Zimbabwe, no to wtedy się tylko kolejne zera dopisuje do tych banknot. Także takie pieczątki mają, że pieczętują te banknoty, żeby tymi zerami, żeby ich nie drukować, bo koszty druku wtedy są bardzo wysokie. W Stanach Zjednoczonych w latach 70. stopa procentowa doszła do 18%. Wyobrażają sobie Państwo, co się stanie z polskim długiem i z polskim budżetem, jak stopa procentowa będzie wynosiła 18%. I od razu idące zaraz pytanie, co się stanie z kredytami Państwa lub Państwa rodziców, jak stopa procentowa dojdzie do 10%? Cała Polska obecnie siedzi na bombie kredytów hipotecznych na zmiennej stopie procentowej. Jesteśmy pod tym względem ewenementem w całej Europie. W żadnym państwie Unii Europejskiej nie ma tylu kredytów hipotecznych na zmienną stopę procentową, co w Polsce. To jest u nas 99%. W banku się nie da dostać kredytu na stałą stopę procentową. Ostatnio brałem kredyt, to się pytałem, to dowiedziałem się, że na 10 lat mogę, ale nie dłuższy. Dłuższy kredyt musi być na zmienną stopę procentową. W Belgii 80% kredytów jest na stałą stopę procentową przez cały czas trwania kredytu, a 20% ma stałą stopę procentową przez pierwsze 10 lat trwania kredytu, po czym jest ona ustalana na nowo. Czyli Europa Zachodnia zdaje sobie już sprawę z tego ryzyka. W końcu u nich ten wolny rynek trwa, załóżmy, w obecnej formie od II wojny światowej, więc mieli kilka dekad na przypomnienie sobie, że czasem pojawiają się wysokie stopy procentowe, więc tam się zadłużają na stałe oprocentowanie. A my wszyscy, jak tu siedzimy, czy tam nasi rodzice, zadłużają się na zmienną stopę procentową. Jeżeli teraz ta stopa procentowa w wyniku jakichś kryzysów gospodarczych albo jakichś nieprzyjemnych zdarzeń na naszej granicy mocno wzrośnie, tak jak w Rosji albo na Ukrainie, gdzie wzrosło do kilkunastu procent, to jesteśmy wszyscy ugotowani razem z naszym budżetem. Czyli to jest to ryzyko stopy procentowej. No ale pojawia się też ryzyko refinansowania. I to jest taki bardzo znany przykład, jak to ryzyko działa w praktyce. W 2011 roku koszt oprocentowania włoskich obligacji zaczął drastycznie rosnąć. Nikt nie wiedział czemu. Nagle banki przestały pożyczać pieniądze Włochom. Włosi w kluczowym, kulminacyjnym punkcie tego kryzysu za swoje nowe obligacje musieli płacić 6 punktów procentowych więcej niż Niemcy. Mimo że jedni i drudzy mieli walutę euro, jedni i drudzy mieli taką samą stopę procentową. W rezultacie tych problemów z finansowaniem swojego długu premier Silvio Berlusconi podał się do dymisji. A premierem Włoch został Mario Monti, człowiek wysłany z Brukseli. I
Historia się wyjaśniła po 2 czy po 3 latach, kiedy szef rezerwy federalnej nowojorskiej, czy minister, nie wiem, wtedy jeszcze minister, minister skarbu Stanów Zjednoczonych, czyli jak on się nazywa, sekretarz skarbu Timothy Geithner opublikował swoje wspomnienia i tam napisał, że w czasie tego kryzysu dzwonili do niego najważniejsi politycy europejscy z prośbą o przyłączenie się do spisku mającego na celu obalenie Silvio Berlusconiego poprzez odcięcie go od kredytu. Więc jedna z największych gospodarek na świecie padła atakiem, została ofiarą ataku spekulacyjnego polegającego na nieodnawianiu zadłużenia. No i teraz to jest bardzo proste pytanie. Jeżeli Silvio Berlusconi, niezwykle charyzmatyczny, obdarzony wielką siłą woli, miliarder, premier jednej z największych gospodarek na świecie się poddał i musiał podać się do dymisji w wyniku nacisku rynków finansowych, co się stanie z panią premier Beatą Szydło, kiedy i zachodnie banki powiedzą, że przestaną nam pożyczać pieniądze? Nasza suwerenność jest całkowicie zagrożona przez dług publiczny, ponieważ średnia zapadalność tego długu to jest 5 lat, więc co roku średnio z tego biliona musimy odnawiać 200 miliardów. Jak ktoś nam nie pożyczy, to rząd nigdzie nie znajdzie z roku na rok 200 miliardów złotych. No dobrze, ktoś powie, no ale przecież nie cały dług jest w rękach zagranicznych, część tego długu jest w rękach polskich, więc nikt z zachodu nie wpłynie na to, żeby Polacy przestali refinansować swój dług. No to spójrzmy na liczby. Z tego biliona długu obecnie 500 miliardów jest w rękach zagranicznych. Czyli co druga złotówka naszego zadłużenia jest zagraniczna. I kiedy to się pojawiło? Jeszcze w roku 2008 nasze zadłużenie wewnętrzne to było 420 miliardów złotych, zadłużenie zewnętrzne 200 miliardów złotych. Po 8 latach nasze zadłużenie wewnętrzne wzrosło z 420 miliardów do 440 miliardów, czyli o 5%, a zadłużenie zagraniczne wzrosło z 200 miliardów do 500 miliardów, 2,5-krotnie. Czyli od 2008 roku nasz nowy dług skupują prawie tylko i wyłącznie rezydenci zagraniczni, zagraniczne instytucje finansowe. Do 2008 roku wyglądało to znacznie lepiej, ale właśnie od 2008 roku nasz dług wewnętrzny jest na praktycznie stałym poziomie, bo co to jest 5% wzrostu przez 9 lat, a zadłużenie właśnie zagraniczne nam gwałtownie rośnie. I tu dochodzimy do kolejnego ryzyka, bo Grecy nie mieliby takich problemów, jakie mają, gdyby ich zadłużenie było w sporej mierze wewnętrzne. Ale właśnie Grecy również byli winni głównie pieniądze zagranicy. Według badań zadłużenie zagraniczne jest znacznie bardziej szkodliwe dla gospodarki niż zadłużenie wewnętrzne. Widziałem badanie, z którego wynikało, że jeżeli zadłużenie zagraniczne, zarówno prywatne, jak i publiczne, w kraju rozwijającym się przekracza 60%, to zaczyna się robić niedobrze i średni wzrost gospodarczy takiego państwa może być o 2,5 punktu procentowego niższy niż wzrost gospodarczy państwa, które nie ma takiego zadłużenia. I kiedy pisałem swoją pracę chyba 3 lata temu, to mieliśmy równo 60%, czyli byliśmy na granicy. Teraz to już wynosi 70%, czyli gwałtownie sytuacja się pogarsza i nasze zadłużenie zagraniczne, zarówno prywatne, jak i publiczne, rośnie, co będzie miało zły wpływ na nasz wzrost gospodarczy. No dobrze, a z czego składa się to nasze zadłużenie? Bo ten nasz dług publiczny, ten niecały bilion złotych, zależy jak liczyć, składa się tak naprawdę z 2 komponentów. Pierwszy to jest zadłużenie Skarbu Państwa, to jest około 90% z tego długu, a reszta to jest zadłużenie się samorządów. Czyli w skali państwa te dług samorządów jest stosunkowo niski, to jest, nie wiem, 70-80 miliardów złotych, ale w skali samorządów jest on bardzo wysoki. I podam przykład Torunia. Toruń spośród wszystkich miast wojewódzkich, wiem, że nie jesteśmy miastem w pełni wojewódzkim, bo tam w naszym województwie Toruń i Bydgoszcz mają podzielone te instytucje, że u nas jest marszałek Sejmu, u nich jest wojewoda, ale zaliczam się do miasta wojewódzkiego mimo wszystko, to spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce Toruń ma najwyższe zadłużenie względem przychodów. Znaczy przychody miasta to jest mniej więcej 1 miliard rocznie, długu mamy również 1 miliard rocznie, czyli tyle, ile rocznych przychodów. No i samorządy bardzo kreatywnie podchodzą do liczenia tego długu, ponieważ one są ograniczone ustawą i nie mogą zadłużać się bez opamiętania.
I dlatego się zadłużają, ale w taki sposób, żeby tego nie było widać. Więc Toruń ma tego 1 miliard złotych długu jawnego i pół miliarda złotych długu ukrytego. Jak samorządy ukrywają długi? Toruński samorząd w ten sposób ukrywa długi, że powołuje do inwestycji spółki miejskie, które emitują obligacje, które ktoś kupuje. Wtedy to jest zadłużenie się tych spółek, a nie miasta. Miasto oczywiście co roku udziela dotacji danej spółce, więc z tych pieniędzy spółka płaci to zadłużenie, zarówno odsetki, jak i kapitał, ale formalnie to nie jest zadłużenie miasta. I w ten sposób udało się ukryć 500 milionów złotych. I kiedy mówiłem o tym urzędnikom z GUS-u, to oni pochwalili się, że we Wrocławiu mają lepszy numer. Więc państwo są z Wrocławia, to od razu powiem, jak to wygląda we Wrocławiu. Urzędnicy we Wrocławiu wymyślili taki system, że jak mamy jakąś nieruchomość, w której na przykład znajduje się urząd, która należy do miasta, to można tą nieruchomość sprzedać. Dzięki temu przychody przychody majątkowe nam wzrosną, co się bardzo dobrze przekłada na ten wzór. A następnie leasingować się od kogoś, kto tą nieruchomość kupi. Jak my ją leasingujemy, to ten leasing to jest nasza. Leasing jest traktowany jako usługa, a nie jako dług, dlatego nie wliczamy tego do długu. Więc efekt jest identyczny, gdyby miasto wzięło kredyt hipoteczny pod zastaw tej nieruchomości, tylko wtedy to by źle wpływało na wskaźniki. Więc muszę powiedzieć, że macie bardzo kreatywnych księgowych w mieście. Nie wiem, czy inne miasta wpadły na taki dobry pomysł. A to już nie jest kreatywna księgowość? Skąd? To już nie jest kreatywna. Właśnie powiedziałem, że macie kreatywnych księgowych. Ale nie, bo to kreatywna księgowość z punktu widzenia formalnego jest nielegalna. Czy kreatywna księgowość nie jest prawnie zdefiniowana, więc nie ma sensu myśleć, czy jest legalna, czy nielegalna. Więc nasz minister finansów, jeżeli wracamy do naszego długu publicznego, ma mniej kreatywne pomysły, jak obniżać wartość tego długu. Więc kiedy w 2013, mogę się pomylić o rok, zbliżaliśmy się do ustawowego progu 55%, wtedy jeszcze, tak, wtedy jeszcze 50, bo 60 jest konstytucyjna, były dwa progi ostrożnościowe, 50 i 55%. Więc kiedy zbliżaliśmy się do tego 50%, to po prostu zmienili ustawę i próg zniknął, więc problem też zniknął. A kiedy zbliżaliśmy się do 55%, to najpierw z długu publicznego wyłączyli zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego. Stwierdzili, że to nie są finanse publiczne, więc nie liczymy tego do długu. Bruksela się oczywiście na to nie dała nabrać, dlatego jak teraz czytamy jakieś sprawozdania o długu, to mamy dług publiczny liczony naszą metodą, dług publiczny liczony metodą europejską, który tam, jeżeli przekroczy odpowiednie wartości, to będą dla nas nakładać kary. I jeszcze na trzeci sposób, nie pamiętam. A i na metodę Rostowskiego, to znaczy, żeby nie liczyć zadłużenia zagranicznego w ostatnim dniu roku, tylko po średnim kursie z całego roku. Więc kiedy państwo polskie mówi, jakie ma zadłużenie, zawsze trzy liczby podaje, bo mamy trzy sposoby liczenia w zależności od tego, kto liczy. Więc to był pierwszy pomysł. To zmniejszyło tam o kilkanaście miliardów, zdaje się, więc to była kosmetyka. Ale drugi pomysł był lepszy. Skoro mamy te otwarte fundusze emerytalne, w których jest tam 200 czy 300 miliardów złotych w obligacjach, to jak sobie po prostu weźmiemy te pieniądze i umorzymy te obligacje, to zadłużenie nam spadnie. No i w ten sposób ukradziono 150 złotych z naszych OFE. I jak na każdym wykresie naszego długu, to mamy ten 2013 rok i zadłużenie leci, wszystko jest świetnie. Czyli ten zadłużenie z tytułu obligacji posiadanych przez OFE zostało konwertowane na tak zwany dług ukryty, o którym zaraz powiem. I teraz zdaje się drugą. OFE już zabrali, czy dopiero planują zabrać? Drugą część? Planują jeszcze. Aha, czyli jeszcze nie zabrali. To jak zabiorą, to znowu nam zadłużenie spadnie, bo te obligacje zostaną anihilowane. Więc trzeba się cieszyć, wskaźniki nam wzrosną. Dobrze, więc co to jest ten dług ukryty? Balcerowicz i jego instytut, ten FOR, tak, podaje, że mamy 3 biliony złotych długu ukrytego. Czyli mamy bilion złotych długu jawnego i 3 biliony ukrytego. I co się składa na ten dług ukryty? No są to głównie zobowiązania emerytalne, ponieważ skoro bierzemy od kogoś składki na ubezpieczenie emerytalne i obiecujemy mu, że wypłacimy mu z tych składek emeryturę, no to logika nakazywałaby gdzieś te składki odkładać, tak? No bo będziemy musieli mu oddać. Ale my te składki od razu przeznaczamy na obecne emerytury, a ponieważ jest ich za mało, to jeszcze dopłacamy z budżetu. No ale zobowiązania emerytalne względem kogoś zaciągamy. Jeżeli pobieramy od pracownika składkę i obiecujemy mu emeryturę, to mamy zobowiązanie. I te zobowiązania już teraz wynoszą 3 biliony złotych i będą tylko rosnąć. Są to pieniądze, od których się nie płaci obecnie odsetek, ale które kiedyś trzeba będzie zapłacić i trzeba będzie skądś wziąć. Do tego jeszcze mamy dług ukryty z tytułu
on jest znacznie mniej oczywisty, z tytułu wzrostu kosztów służby zdrowia. Każdy z nas najwięcej pieniędzy kosztuje służbę zdrowia no rok przed śmiercią. Kiedy zaczynają nam się jakieś nowotwory, inne choroby, wtedy służba zdrowia na nas najwięcej pieniędzy wydaje. Więc w sytuacji, w której nasze społeczeństwo się starzeje i starych ludzi będzie coraz więcej, no to siłą rzeczy wydatki służby zdrowia będą drastycznie rosnąć. Jeżeli społeczeństwo jest młode, no to mniej się leczy niż gdy jest stare. Dlatego nasze społeczeństwo, które się starzeje, nie będę teraz rysował tej piramidy demograficznej, ale ona staje na głowie. W sensie młodych ludzi jest mało, a starych ludzi jest bardzo dużo. Tak, takie drzewo to wygląda, nie jak piramida. Nasze koszty leczenia drastycznie wzrosną. I nie można teraz ludziom, którzy mają teraz 50 czy 60 lat powiedzieć: ej, my wam nie wypłacimy emerytury i nie będziemy was leczyć, mimo że całe życie płaciliście składki, bo nie mamy pieniędzy. No coś takiego się nie stanie. Te emerytury trzeba będzie zapłacić i tych ludzi trzeba będzie leczyć. Jeżeli do tego by nie doszło, to ci ludzie demokratycznie nas przegłosują i powiedzą, że chcemy żyć na takim i takim poziomie, bo nas jest więcej i będziemy głosowali na taką partię, która nam te pieniądze da. I z tym się nic nie da zrobić. Jedyną metodą na poradzenie sobie z tym, właśnie, może płynnie od tego przejdziemy. Czyli mamy taką sytuację, że mamy teraz jeszcze jakiś dług, który jest w miarę znośny i mamy bardzo złe perspektywy. To znaczy nasze wydatki będą z tytułu właśnie emerytur czy NFZ-u mocno rosnąć. To co powinien robić teraz rozsądny rząd? Oszczędzić. Oszczędzać, bo wiemy, że w przyszłości będziemy mieli gorsze wydatki. No to jest po prostu oczywiste i każdy wie, że jeżeli teraz jest lepiej, a potem będzie gorzej, to teraz trzeba oszczędzać na ciężkie czasy. Tymczasem nasz rząd się zadłuża, wiedząc, że te czasy będą ciężkie. No ale powie ktoś, nie będzie tak źle, teraz weszło 500+, to zaczną się rodzić dzieci i z tych, te dzieci potem pójdą do pracy, będą płacić składki, podatki i jakoś to się wszystko utrzyma. No właśnie problem jest taki, że to się nie utrzyma. No bo to jest proste działanie. Jeżeli mamy teraz rok 2017 i nagle się urodzi full dzieci, to te dzieci zaczną pracować za jakieś 23 lata, czyli w roku tak na oko 2040. I dopiero wtedy zaczną płacić swoje składki. Ja nie wiem, czy do 2040 ten system się jeszcze utrzyma. Robert Gwiazdowski twierdzi, że łupnie w 2025. Ja tego tak dokładnie nie liczyłem. Nie wiem, czy to będzie 2025, 2030, 2035, ale na pewno łupnie zanim ci ludzie, którzy się teraz urodzili, dzięki programowi 500+, jeżeli ich rzeczywiście się więcej urodziło, to już jest za późno, żeby uratować nasze finanse publiczne. Więc jedyną metodą, żeby przed tym uciec, to jest gwałtowne bogacenie się. Musimy już teraz zderegulować gospodarkę, obniżyć podatki, ściąć wydatki po to, żeby nasza gospodarka mocno rosła. Bo to jest jedyny sposób na czekającą nas katastrofę demograficzną. To może tyle tak tytułem zagajenie. Jeżeli mają jakieś Państwo jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Czy deflacja zmniejsza dług? Znaczy, tak jakby się sobie pomyśleć, to powinna. Natomiast pytanie, czy jakby to działało? Trudne. Znaczy, długu deflacja nie zmniejsza. Znaczy, w takim kontekście, że stopy są zmienne, no to od czegoś one będą zależeć i jakieś decyzje będą po drodze podejmowane i w taki sposób ten dług w taki niebezpośredni sposób powinien się zmniejszyć, tak? Czy może tak, jeżeli mamy deflację, to mamy bardzo niskie stopy procentowe, więc koszt obsługi tego długu będzie bardzo niski, tak jak w Japonii. To jest właśnie sytuacja japońska. Japończycy, ich dług to jest pod 200, około 200% PKB i oni go już mają dobrych lat 80. i jakoś się trzymają. Przy czym jest to właśnie zadłużenie wewnętrzne, które jest mniej groźne niż zadłużenie zewnętrzne. No Japończycy pokazują, że jeżeli to jest zadłużenie wewnętrzne i wiele lat mamy deflację, to od razu się nie bankrutuje, przynajmniej jeżeli od razu rozumiem przez 20 lat. Ale nie znam innego przykładu kraju nowoczesnego, który przez tyle lat miałby deflację, a jakaś deflacja pojawiająca się przez rok czy dwa nie ma większego znaczenia. Na pewno pomaga długowi, jeżeli nasza waluta by nabrała na wartości, no to zadłużenie by się zmniejszyło, zagraniczne przynajmniej, ponieważ byłoby nagle mniej warte. Na przykład w tym roku właśnie deficyt to ile było? 40-50 miliardów złotych, a dług wzrósł nam o 90 miliardów złotych, właśnie dzięki temu, że złotówka straciła na wartości względem walut zagranicznych. Tak jak jesteśmy jeszcze teraz przy Japonii, to takie pytanie, bo przeczytałem gdzieś chyba na bankier.pl, że Japonia jest teraz największym wierzycielem polskiego długu. I wyprzedziła Stany Zjednoczone. I czy wierzycielstwo, kto jest naszym wierzycielem długu naszego, to ma jakieś znaczenie,
Czy dług jest długi? Powiem tak. Znaczy ja osobiście wolałbym być winny pieniądze Japonii niż na przykład Niemcom albo Rosjanom. Bo im taki wierzyciel jest dalej, tym mniej nam może zrobić. Ma to sens. Jeżeli rzeczywiście, znaczy może z czego powiem, z czego to wynika. Japończycy, ten ich premier Abe, tak, wpadł kilka lat temu na pomysł, że jak on wydrukuje naprawdę dużo pieniędzy, to gospodarka Japonii wreszcie ruszy. I oni od lat kilku drukują jakieś absurdalne ilości pieniądza. To jest taki eksperyment, ja nie wiem czym to się skończyło, wcześniej to Zimbabwe tylko próbowało coś takiego robić, ale mimo wszystko w Japonii jeszcze ta gospodarka się trzyma. No i ten to drukowanie pieniędzy przez Japończyków rodzi duże problemy praktyczne. Na przykład to chyba był albo Bank Światowy, albo inna tego typu organizacja stwierdziła, że Japończycy drukują tyle pieniędzy, że powoli kończą się aktywa, jakie mogą kupować. Bo oni, zdaje się, w ciągu kwartału drukują tyle, że całą kapitalizację polskiej giełdy mogliby sobie po prostu przejąć. I oni chyba kilkadziesiąt procent własnego długu już w ten sposób wykupili. No i teraz chyba zabierają się za długi innych państw. Ale naprawdę nie wiem, jak to się skończy, bo jakby na to spojrzeć tak z punktu widzenia normalnej ekonomii, to tam się powinna zacząć inflacja, tak, potem hiperinflacja i powinno dojść do bankructwa. No, a oni na razie nie zbankrutowali i ja nie wiem, co się z tym stanie. To jest dla mnie coś dziwnego. Może zaczekamy kilka lat, to się sytuacja wyjaśni. Ale są tylko dwie możliwości. Albo cała normalna ekonomia jest fałszywa i rzeczywiście można zarobić na drukowaniu pieniędzy i to jest coś dobrego, no albo Japonia zbankrutuje, no nie ma trzeciego wyjścia. Tak, tylko stowarzyszenie. Ja mam takie pytanie, czy uważa Pan, że jest w ogóle taka możliwość, żeby spłacić ten dług? Bo tak mi się wydaje, że to jest rzecz, której się praktycznie nie da spłacić, nawet jeśli to podaliśmy. Nasz dług da się spłacić. Tak, właśnie to są dwa pytania na tym samym temacie, czy da się spłacić zobowiązania emerytalne i dług publiczny. Znaczy, gdybyśmy nagle zaczęli rozwijać się w normalnym tempie, to nie byłby żaden problem, ponieważ państwa na ogół spłacają swój dług nie poprzez spłatę tego długu, bo on się cały czas roluje, tylko poprzez tak wysoki wzrost gospodarczy, że ten dług jako ułamek PKB po prostu rośnie. W ten sposób swoje zadłużenie mocno zredukowała Turcja, Chile, RPA, Bułgaria i chyba jeszcze kilka innych państw. Tak jak mówiłem, Bułgaria ze 120 do 20, chyba Turcja z 70 do 30, więc da się mocno ograniczyć wysokość tego długu jako relację względem PKB, ale nominalnie on raczej zostanie na tym poziomie. To mało kto nominalnie spłaca dług. W sensie, że spłaca obligacje, nie zaciąga nowych. To brzmi w miarę sensownie wtedy. No bo wiadomo, że politykom szkoda pieniędzy na spłatę zadłużenia, jak można wydać na wyborców. Także pytanie, jeśli chciałem zapytać, o co Pan sądzi, jakie już trochę zmienię temat, o takich lokalnych stawkach podatku VAT, na przykład, żeby każdy z takich już dość moje typowe pytanie związane z samorządem, czy to jest w ogóle możliwe, gdyby Pan, żeby każda gmina mogła konkurować ze sobą różnymi stawkami VAT? Czy VAT-u nie, bo VAT jest regulowany na poziomie Unii Europejskiej, a w skali... Tak, akurat tutaj muszę stwierdzić, że w Hiszpanii jest lokalny VAT. Tak? I co na to Bruksela? Przeoceniam zielonego pojęcia, tylko wiem, że jest to fiksy. A to nigdy o tym nie słyszałem, to ciekawa sprawa. Znaczy jest wiele innych podatków, którymi można konkurować lokalnie. W Polsce to przede wszystkim podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, nawet jakiś od psów, no wszystkie te opłaty lokalne, ale one są właśnie mało znaczące dla całego systemu finansów publicznych. Chociaż nieruchomości są trochę istotne dla samorządów, ile to jest 20 miliardów rocznie. Nie słyszałem nigdy wcześniej o tym, żeby VAT podzielić na regiony. Ale co do zasady uważam, że każda konkurencja w podatkach jest dobra, bo prowadzi długoterminowo do obniżenia się stawek podatkowych. I to obserwujemy w przypadku podatku CIT od dochodów firm, który w ciągu ostatnich kilku dekad mocno spadł. Po prostu państwa konkurują między sobą wysokością CIT-u i te, które mają CIT niższy, z większą łatwością przyciągają inwestorów. Dlatego CIT od lat w całej Europie spada i jest coraz niższy. Tego konkurencja bardzo dobrze wpływa na państwa. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Przyjmijmy, że ma pan pełni władzę w Polsce. Jakie są pana priorytety w gospodarce oraz jak pan uwzględnia w tym publicznym? To jest bardzo ciężkie pytanie. Odnośnie tego długu publicznego, podchwytliwe.
złośliwe. Już tłumaczę czemu. Problem polega na tym, że moja partia polityczna ma w programie zakaz zadłużania się, który uważam za nieroztropny, ponieważ według mnie i według moich badań niski dług publiczny jest dopuszczalny. W dodatku są sytuacje, w których po prostu jest to rozsądne. Jeżeli budujemy elektrownię atomową, która będzie działać przez 100 lat, to nie widzę powodu, żeby finansowało ją tylko jedno pokolenie, skoro korzysta z niej będą 3 pokolenia. Więc nie widzę powodu, żeby taki prezent kolejnym pokoleniom dawać. Jeżeli na przykład finansujemy wydatki wojenne, no to każde państwo, kiedy idzie na wojnę, to się zadłuża. Inaczej być nie może, bo bez tego by tą wojnę od razu przegrało. Czy jeżeli się odbudowuje po wojnie. Więc są sytuacje, w których zadłużyć się po prostu powinno. Uważam też, że w obecnej sytuacji mamy większą możliwość manewru na naszym długu niż na naszych podatkach. To znaczy podatki trzeba obniżyć, są na zbyt wysokim poziomie, a dług jeszcze nie jest na poziomie krytycznym. To znaczy gdybym mógł obniżyć podatki kosztem zwiększenia długu publicznego, to bym to zrobił, bo uważam, że to by zadziałało lepiej dla naszej gospodarki. Więc tak jak mówię, czy tak jak powiedziałem, redukcja długu publicznego obecnie jest dla mnie mniej istotna niż obniżenie podatków, ponieważ podatki, zwłaszcza te od pracy, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, PIT, wykańczają polskie rodziny. No, nie będę po raz kolejny mówił, ile tak naprawdę wynosi płaca netto, a ile brutto, brutto i jak dużo pieniędzy państwo nam zabiera, ale to trzeba szybko zmienić. A dług na tym poziomie, który jest, albo na trochę wyższym, może jeszcze pozostać i nic strasznego się nie stanie. Wracając do VAT-u, jeśli teraz jest problem tych wyłudzeń, czy po wprowadzeniu jednej stawki VAT na te towary, które są teraz objęte rodzinnym, będzie możliwe dalej wyłudzenie? Absolutnie tak. Są to dwa zupełnie niezwiązane ze sobą zagadnienia, bo wyłudzanie nie ma nic wspólnego z tym, że mamy różne stawki VAT-u. To, czy na tą musztardę jest 23, a na sos musztardowy 8, czy odwrotnie, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. To oczywiście ma znaczenie tylko dla pojedynczych przedsiębiorców, którzy muszą za 40 zł zamówić interpretację podatkową u dyrektora Izby Skarbowej, żeby im powiedział, na ile mogą to sprzedawać, ale nie ma to nic wspólnego z wyłudzaniem VAT-u. Wyłudzanie VAT-u polega na tym, rysunek poglądowy. Jak mamy tu granicę, tu mamy Niemcy, a tu Polskę. I mamy jakiś towar i on jest sprzedawany tutaj, to on jest sprzedawany na 0%. Następnie w Polsce jest sprzedawany 23%. Taki całkowicie najprostszy mechanizm bez karuzeli. Czyli mamy jedną spółkę, drugą spółkę, trzecią. Ta kupuje na 0%. Sprzedaje na 23%, bierze te 23% w kieszeni i znika. I z tym się nic nie da zrobić. Kompletnie nic. Możemy wprowadzić naprawdę bardzo dotkliwe kontrole skarbowe, możemy stawiać na głowie, ale z tym się nic nie da zrobić, bo każdy jeden oszust, jeżeli kupi coś 1 stycznia, to pierwszą deklarację, on oczywiście nie złoży tej deklaracji, ale jego kontrahent złoży tą deklarację 25 lutego. I pomiędzy 1 stycznia a 25 lutego te pieniądze mogą kilka razy zmienić właściciela i zniknąć tak, że nikt ich nie znajdzie. Dlatego ten jednolity plik kontrolny, jakieś kolejne pomysły Morawieckiego z tym nic nie zrobią. Wiadomo, że są bardziej skomplikowane mechanizmy, że ten sprzedaje temu, ten znowu temu i to się zakręci 5 razy, zanim ten ktoś zniknie, no to z tym jednolity plik kontrolny sobie poradzi, ale z taką najbardziej prymitywną metodą, że ktoś kupi granulat w Holandii na 0%, sprzeda jakiejś fabryce w Polsce na 23%, z tym się nic nie da zrobić. I wyłudzenia nie znikną, one dalej będą. VAT ma wadę konstrukcyjną w postaci 0% na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. I dopóki sama konstrukcja VAT-u nie zniknie, dopóty te wyłudzenia będą. Nie mają nic wspólnego z tymi różnymi stawkami 8 czy 23. A bo zera nie unikniemy, tak? Nie, bo to wymaga od nas Bruksela. Okej, okay, dobra. Z tym się nic nie da zrobić. To jeżeli nie ma Unii, jesteśmy my i wprowadzamy 16 w obu przypadkach. Przez 2 szesnastki, tam zamiast 0 i 23, tak? Jest ten wymóg wyłudzeń? No wtedy byłoby znacznie ciężej, no bo nie byłoby tego 0%. I problemem jest właśnie stawka 0%. Aha, okej. Okay. I to jest w całej, jak już przeszliśmy do tego, ten problem jest znany z
co najmniej od lat 80., bo jeżeli dobrze pamiętam, to te 0% u siebie jeszcze w latach 80. dały kraje Beneluxu, Belgia, Luksemburg i Holandia, i od razu się pojawiły wyłudzenia. Dlatego teraz te trzy kraje najlepiej sobie radzą z tymi wyłudzeniami, mają najdłuższą praktykę. Potem na początku lat 90. to szło na złocie, w latach 2000 olbrzymi interes się kręcił na certyfikatach CO2, na prawo do emisji CO2. Całe giełdy tego powstawały, na którą jest duża firma na tym popłynęła. Się najpierw zarobili mnóstwo pieniędzy, zanim trafili do więzienia. I to jest mechanizm prawdopodobnie zaprojektowany w celu, żeby w ten sposób można było wyłudzać te pieniądze. A teraz ciekawa uwaga, jak sprawni w walce z tym są polscy urzędnicy. W Wielkiej Brytanii zorientowano się, że na elektronice bardzo łatwo jest wyłudzić VAT, jakoś w 2007 roku. I wtedy mocno uderzyli w firmy zajmujące się elektroniką, bo widzieli, jakim pieniądze uciekają. W Polsce odwrócony VAT na elektronikę się pojawił w 2013 albo 2014 roku. Czyli u nas to miało 7 lat dłużej kręcenia się wyłudzania VAT-u na elektronice niż w Wielkiej Brytanii. I teraz pytanie, dlaczego akurat na elektronice? Bo najlepiej VAT wyłudza się na czymś, co jest drogie i zajmuje mało miejsca. Jeżeli chcemy wyłudzać VAT na, nie wiem, styropianie, no to takiego styropianu do tira dużo nie wsadzimy, nie? Przynajmniej w złotówkach. Jeżeli zapchamy tego tira iPadami, czy jakimś inną drogą elektroniką, no to jeden kurs tira wyłudzi nam znacznie więcej pieniędzy. I teraz pytanie, co jest najdroższe i zajmuje najmniej miejsca? Co jest strasznie łatwo przesłać przez granicę? No bardzo łatwo, takim idealnym instrumentem do wyłudzenia VAT-u są bitcoiny. Ponieważ bitcoin ciężko jest namierzyć, w ogóle transport tego z Polski do Niemiec to jest jedno kliknięcie myszą. I bitcoiny są idealne do wyłudzenia VAT-u. Więc co zrobili Brytyjczycy? Jak tylko się pojawił bitcoin, stwierdzili, ok, z tym nic nie zrobimy, bitcoiny zwalniamy z VAT-u, no bo inaczej się nie da. No i uzasadnienie zwolnienia bitcoinów z VAT-u było takie, że to można bardzo łatwo wyłudzać na tym VAT. Na Polsce nasi zdolni urzędnicy cały czas wydawali interpretacje. Tak, bitcoin jest obłożony VAT-em, jak możesz człowieku myśleć, że nie będziesz płacił VAT-u od bitcoina trzeba płacić VAT. Nie wiem, czy powstały jakieś karuzele na bitcoinie, czy nie, ale na pewno nasi urzędnicy nie zauważyli tego, co zauważyli brytyjscy urzędnicy. Na szczęście było jakiś czas temu, chyba rok temu, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zdjął VAT z bitcoinów na terenie całej Unii Europejskiej. Prawda? Znaczy tego w uzasadnieniu wyroku oczywiście nie ma. Tam się próbuje udawać, że bitcoin jest walutą, mimo że nie spełnia definicji waluty, przynajmniej tych, które mamy. Ale od tamtej pory bitcoin nie jest na VAT-ie, więc na bitcoinie już nie można wyłudzać. Pan powiedział, że nie można nic z tym zrobić, ale właśnie faktycznie jedyną możliwością jest zwiększanie kar i zmniejszanie podatku VAT wewnątrz państwa, bo przez to zmniejsza się opłacalność. Nie. No. Jedyne, co możemy zrobić, to zmniejszyć to do 15%, bo to jest minimalne. No to czy ktoś zarobi 23% od 2 milionów czy 15%, no to i tak mu się opłaci. A kary, kary nic nie zmieniają. No taką spółkę, która wyłudzi ten VAT, no to przecież nie zakłada na siebie, tylko na jakiegoś słupa. No, widziałem raport którejś służby, nie pamiętam, ABW czy policji, gdzie mówili, że koszt założenia spółki na Menela to jest 2000 zł płatne jednorazowo. No to o czym my to w ogóle mówimy? To pozwolę sobie jeszcze zmienić temat, jeśli się wyczerpał. Chciałem zapytać, co pan sądzi o dofinansowaniach dla przedsiębiorców, ale oczywiście nie w takiej formie dotacji, bo chyba każdy wie mniej więcej. To jest, kiedyś też tam się interesowałem, to około 10% tylko tych przedsiębiorstw, które dały te pieniądze 20 tysięcy z Unii, rzeczywiście potem kontynuowały swoją działalność po dwóch latach, a 10% zostaje po prostu po dwóch latach jakby zlikwidowanych. Ale co pan sądzi o takich kredytach bezprocentowych, które państwo mogą wydawać młodym przedsiębiorcom, którzy nie mają swojego przychodu? Wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, którą się powinno dawać młodym przedsiębiorcom, to kredyty. Jeżeli się spojrzy na statystyki, to nowa firma ma szansę, że przetrwa pierwszy rok, nie wiem, 50%, szansę, że przetrwa dwa lata, 10%, 15%, coś takiego. Więc nie dość, że taki człowiek utopi dwa lata swojego życia, zmarnuje swoje oszczędności, też się zadłuży, bo taki kredyt może nie będzie odsetkowany, ale trzeba go będzie kiedyś spłacić. I są oczywiście pomysły, które są zyskowne,
I niektóre startupy rzeczywiście się ładnie rozwijają, ale to jest to słynne, co widać, a czego nie widać. No, jeden startup się rozwinie, a 90 startupów straci pieniądze. I wydaje mi się, że ostatnią instytucją, która powinna takim startupom pomagać i decydować, które się rozwiną, to jest państwo. To są specjalne fundusze, które się zajmują inwestowaniem w startupy, no i zarządzający tymi funduszami mówią, że jak przyjdzie do nas 100 pomysłów, to my porządnie zainwestujemy w 10, z czego zysk przyniesie 1, za to na tyle duży zysk, że pokryje nasze koszty z tych 9 pozostałych nieudanych inwestycji. Więc taka jest więcej skuteczność inwestowania w startupy. Rzeczywiście można mieć olbrzymie szczęście i zainwestować akurat w tworzącego się Facebooka albo Twittera, ale na ogół tego szczęścia mieć nie będziemy. Podejrzewam, że efektywność inwestowania w startupy jest niższa niż efektywność inwestowania w Totolotka. A tym się pewnie państwo nie powinno zajmować. Chociaż mielibyśmy stracili pieniędzy, gdyby inwestowali w Totolotka. Czyli jako kredyt, to by nie inwestowali, to poruszaliby potem. No dobrze, ale jeżeli ta firma padnie, to nie odda tych pieniędzy. No chyba, że pan dociśnie, nie wiem, rodziców tego człowieka, który weźmie. Jeszcze chciałem jedno pytanie wrócić do tego długu i do tej w zasadzie jedyną taką strategią radzenia sobie z długiem publicznym skuteczną jest bankructwo. No, jeżeli jest bardzo wysoki. Tak. Czy strategią możliwą do rozważenia przez kraj, czy przez ministra finansów byłoby strategia, że zadłużamy się w opór, żeby zbankrutować, że na przykład faktycznie wtedy inwestujemy te pieniądze albo robimy z tymi pieniędzmi, którymi możemy się pożyczyć teraz w taki sposób, żeby zbankrutować w pewnym momencie i faktycznie jeszcze bardziej odskoczyć. Czy w praktyce to wydaje mi się, że się dzieje? To znaczy, że obecni politycy zadłużając nas w ogóle się nie przyjmują tym, że ten dług będzie trzeba spłacić. Wydaje mi się, że nie przyjmują tego do wiadomości. Więc być może taki jest długoterminowy plan, tego nie wiem. Rządy się bardzo często zmieniają, więc ciężko planować na 2 czy 3 dekady do przodu. Byłoby to poza tym głęboko niemoralne pożyczać pieniądze z założeniem, że się ich nie odda. Nie wiem, czy ktoś kiedyś tak robił. Nie potrafię powiedzieć, ale na pewno bym nikomu nie zalecał takiej strategii. Jest nieuczciwa. Może ktoś inny, nie. Może ktoś inny by chciał zadać pytanie. Czyli to, co powinno teraz robić nasze państwo, to oszczędzać i nie wydawać na programy na przykład socjalne? Z całą pewnością nie powinniśmy wydawać pieniędzy na programy socjalne. Tak. Bogactwo bierze się z pracy oraz z kapitału. To znaczy, jak ktoś ma kapitał, może go inwestować, mieć z tego zysk, a jak nie ma, to może pracować. No i programy socjalne zniechęcają do pracy. Ludziom trzeba dawać wędkę, aby nic im nie dawać, niech sami sobie robią tą wędkę, a nie rybę, bo jeżeli da się im rybę, to oni tą rybę zjedzą, nauczą się takiego trybu życia i potem jak nawet dostaną wędkę, to ją sprzedadzą i kupią rybę. Dlatego ludziom nie należy pomagać, w sensie, żeby mnie ktoś dobrze zrozumiał. Ludziom trzeba pomagać, ale samemu. Można finansować fundacje, jest wiele osób, które zajmują się pomocą najbardziej potrzebującym i wspieranie tego jest słuszne i to należy robić, bo wiadomo, że są ludzie, którym w życiu się z różnych przyczyn nie powiodło. Nie każdy ma szczęście, niektórzy mają naprawdę wielkiego pecha i naprawdę tragiczne historie i słusznym jest pomoc takim ludziom. Ale gdy się bierze za to państwo, to już nie jest pomoc płynąca z miłosierdzia, jest to czyste, wyrachowane kupowanie sobie wyborców kosztem całej naszej gospodarki, kosztem przyszłości tych ludzi, bo jak oni się przyzwyczają do tego, że będą dostawać pieniądze, to już potem stracą motywację do pracy i dając komuś pieniądze za darmo, w ogóle w oderwaniu od jego, nie wiem, sytuacji osobistej, jeżeli to daje państwo, to naprawdę demoralizujemy tylko ludzi odbierających te pieniądze i im szkodzimy. Jak przekonać ludzi, że najniższa krajowa pensja jest zła? I czy to jest w ogóle możliwe teraz? Dać najniższą krajową w wysokości 100 zł za godzinę. Przekonasz wszystkich. No ale jakim kosztem? No tak. Jak przekonać ludzi? No, ja nie wiem, jak przekonać ludzi. Gdybym wiedział, jak przekonać ludzi, to byśmy nie mieli ile? 1% w sondażach? Naprawdę nie wiem. No przecież to, znaczy, dla mnie sprawa jest po prostu oczywista. No to widać, że jeżeli ktoś, czyjaś praca jest mniej warta niż płaca minimalna, to on tej pracy nie dostanie, nic nie będzie. To jest po prostu całkowicie oczywiste. Nie rozumiem, jak można tego nie rozumieć, ale niestety wielu ludzi tego nie rozumie, ale nie podejmuje się powiedzenia, czemu oni tego nie rozumieją, ani co zrobić, żeby zrozumieli.
Albo przykłady im pokazać, jak zrobił McDonald's w Stanach Zjednoczonych, że zastąpił maszyny ludzi. Ja rozumiem. No, argumenty za zniesieniem płacy minimalnej są oczywiste. No, każdy je zna. No, one są proste. To jest bardzo intuicyjne. Ale no, ludzie tego nie rozumieją. Nie czuję się na siłach wymyślić jakiś nowy argument, którego do tej pory nikt nie użył, który nagle trafi do ludzi. No, może rzeczywiście, gdyby przestrzelili z tą płacą i ludzie by mocno zaczęli tracić pracę, no to wtedy może rzeczywiście do niektórych by dotarło, ale boję się, że tylko do tych, co by stracili tą pracę i ich rodzin, a do innych cały czas nie. Bo jeżeli ktoś, nie wiem, mieszka w dużym mieście, no to on wiadomo, że nie zarabia płacy minimalnej. Ktoś zarabia 4, 5, 6 tysięcy, to w ogóle go nie interesuje, ile ta płaca minimalna wynosi, bo to w ogóle nie są jego przedziały zarobków. Więc na wielu ludzi to po prostu nie wpływa. To wpływa tylko na tych ludzi, którzy zarabiają mniej niż średnia, niż minimalna płaca. Czy według Pana zadłużenie Deutsche Banku i włoskich banków, które jest tak duże, może doprowadzić do jeszcze znacznie większego kryzysu niż ten w 2008 roku? Bo takie słyszałem plotki, bo na przykład zadłużenie włoskich banków i spłaconych kredytów było 30%, a Lehman Brothers, ten pierwszy bank w Stanach, który upadł, miał raptem 5% tych złych kredytów. Czytałem mądrych ludzi, którzy mówili, że włoskie banki i Deutsche Bank doprowadzą do naprawdę wielkiego kryzysu, ale nie podejmuję się powiedzieć na ten temat nic mądrego, bo nie znam na tyle dokładnie sprawy, ale rzeczywiście jest duże zagrożenie ze strony włoskich banków. Ostatnio czytałem właśnie artykuł, co włoskie banki robiły z tymi pieniędzmi. Się okazuje, że wiele z tych złych kredytów to są po prostu wyłudzenia, to znaczy tak jak u nas najlepsze pieniądze się ostatnio robiło na VAT-ie, to tam się robiło na wyłudzaniu pieniędzy z banku, że miliarderzy włoscy pożyczali pieniądze na planowo nietrafione inwestycje i potem te pieniądze znikały, a płacił za to bank, którego pracownicy byli właśnie korumpowani. To tyle wiem, ale żadnych szczegółów Panu nie podam, nie potrafię nic powiedzieć. Śmiało, może Ty wiesz. Skoro w miarę poważnych tematów było, to ja mam zapytam, jak tam się debatowało z Piotrem Szumlewiczem? Ja byłem przygotowany, że pan Piotr Szumlewicz będzie zachował się inaczej niż się zachowywał. To znaczy, że będzie mi cały czas przerywał, będzie pokrzykiwał i zachowywał się tak, jak się często zachowuje, ale prawdopodobnie mnie zlekceważył i nie chciało mu się, więc był spokojny, grzeczny i kulturalny, co mnie bardzo zdziwiło. Nie spodziewałem się tego. Znaczy, według mnie debata była w miarę nudna, ponieważ ja mówiłem swoje, on mówił swoje i tyle, nic spektakularnego się nie wydarzyło. Tylko jeden miał rację. Słucham? Ale tylko jeden miał rację. Mam nadzieję, że mowa o mnie. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że po nagraniu Piotr Szumlewicz przyznał, że automatyzacja produkcji nie wpływa negatywnie na zatrudnienie. To znaczy, że państwa, które mają największą automatyzację produkcji, są najbardziej rozwinięte, mają najniższe bezrobocie i maszyny tam przejmują nisko, znaczy męczące im przynoszące małe pieniądze pracę, dzięki czemu ludzie mogą zająć się czymś ciekawszym i tworzy to nowe miejsca pracy znacznie lepiej płatne i znacznie ciekawsze niż likwidowane miejsca pracy, więc nawet nasz najważniejszy chyba, przynajmniej najbardziej znany związkowiec o bardzo lewicowych poglądach, dostrzegł tą oczywistą prawdę, że innowacje i automatyzacja produkcji nie wyeliminuje ludzi z rynku pracy i dalej będziemy mieli co robić. To jest sukces. Czy da się jeszcze dużo zmienić? Jeśli Szumlewicza nauczyłem, to się jeszcze tak. Może Pan coś więcej powiedzieć o tych 100 ustawach, które Pan tworzy? Znaczy tworzy. No na razie ustaw jest 39. Napisało je, nie wiem, 4 do 5 osób. Są to głównie ustawy deregulujące, to znaczy większość tych ustaw brzmi tak, znosi się ustawę taką, taką, albo uchyla się taki i taki przepis, więc są to przepisy, ustawy, które przywracają nam wolność albo likwidują jakieś podatki. Nie mogę ich teraz opublikować z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zaraz nam konkurencja je ukradnie, jak mi się wydaje. A po drugie dlatego, że decyzja polityczna była taka, że póki co ich nie pokazujemy, na co nie mam żadnego wpływu. W związku z czym nie powiem dokładnie, co to są za ustawy. Spora ich część wybija zęby skarbówce, zwiększając uprawnienia podatnika i likwidując uprawnienia skarbówki. Wydaje mi się, że to są bardzo potrzebne zmiany. Reszta to jest obniżenie
niektórych wymagań i regulacji, przywrócenie kompetencji rodzicielskich rodzicom. Zasadniczo te ustawy krępują ręce władzy i zwiększają zakres wolności. Jestem przekonany, że do 2019 roku na pewno je opublikujemy, ale kiedy, tego nie wiem. I na razie jakie to są dokładnie ustawy, też mówić nie będę. To jest ich 39 obecnie, więc myślę, że bez problemu z setką do wyborów się wyrobię. Dużo się mówi, jeśli można, o ujemnych stopach procentowych. Co pan o tym sądzi? Nie rozumiem ich. Kiedy ja byłem na studiach, nie było ujemnych stóp procentowych i nikt nic o nich nie pisał. Nie próbowałem bardzo zgłębić tego tematu, po prostu wydaje mi się to dziwne, że stopy procentowe mogą być ujemne. Uważam, że jest to coś wysoce niepokojącego i skończy się bardzo niedobrze, ale nic więcej panu nie powiem, po prostu wydaje mi się to bardzo dziwne. Nie rozumiem, jak one mogą być ujemne. To w ogóle przeczy istocie stóp procentowych. Czyli będę płacił za to, że przechowuję pieniądze banku. No. Tak? Czy, bo to jest tak, jeżeli mam ujemną stopę procentową, to znaczy, że bank oddaje mniej niż wziął od nas, tak? No to po co tam trzymać te pieniądze? Nie rozumiem tego w ogóle, naprawdę. No jeśli będzie elektroniczne pieniądze, będzie gotówki. To ma sens. Znaczy, nie rozumiem. Przy założeniu, że nie będzie gotówki. A co to zmienia, że nie będzie gotówki? Chodzi chyba o to, że jest taki pomysł, żeby ogólnie pozbyć się obrotu gotówkowego. Żeby zostawić wszystkie pieniądze w formie elektronicznej i żeby tylko banki miały nad nimi kontrolę. I być może do tego jest cały ten pomysł. Czy mi się wydaje, że te stopy stały się ujemne, dlatego że banki centralne europejski, szwajcarski, właśnie amerykański, już teraz nie, ale jeszcze do niedawna i japoński, drukują pieniądze na potęgę. Więc przyczyna tych stóp procentowych ujemnych jest czysto monetarna i nie wydaje mi się, żeby miała związek z tymi dążeniami do eliminacji obrotu gotówkowego. Oczywiście eliminacja obrotu gotówkowego jest bardzo, bardzo szkodliwa i należy się przed nią bronić, ponieważ gotówka jest obecnie tym, co nas ratuje, dlatego władza je bardzo nie lubi. Każdy może śledzić przepływy bankowe, przepływy na kartach kredytowych, a przepływu gotówki nie da się śledzić. Dlatego też wielu doradców podatkowych bardzo zwalcza gotówkę i nie lubią gotówki, dlatego że gotówka ułatwia szarą strefę, a szara strefa jest nieopodatkowana i ratuje naszą gospodarkę tak naprawdę. Gdyby teraz te wszystkie małe sklepiki czy jakieś budki z kebabami musiały przyjmować pieniądze nie gotówką, tylko przelewami, to musiałby płacić tak wysokie podatki, żeby padły. Obecnie największą konkurencją dla doradców podatkowych, przynajmniej w tej sferze małych przedsiębiorstw, jest właśnie szara strefa. Znaczy nikt nie zapłaci doradcy podatkowemu za optymalizację, jeżeli może po prostu nie nabijać czegoś na paragon. Dlatego wielu ludzi nie lubi gotówki, branża doradcza nie lubi gotówki, rząd nie lubi gotówki, dlatego my powinniśmy ją lubić, bo ona trochę jeszcze nas ratuje i zapewnia nam jeszcze trochę wolności. Dziwne, bo prezes Kaczyński nie ma konta w banku, także... Ma. Ma pisze? Na kota. A Szwecja planuje wprowadzić całkowity zakaz, znaczy likwidacji gotówki, bo tam większość operacji i tak wykonuje się na kontach bankowych i przelew. Tak, tak. Też o tym słyszałem. Oczywiście należy z tym walczyć, bo jest to bardzo szkodliwe, zwiększa totalitaryzm, inwigilację. Jak dopuścimy do tego, to już będą wiedzieć o nas prawie wszystko. Bo problem też z tymi naszymi podatkami jest taki, że z nimi da się żyć, jeżeli się ich nie płaci. I naprawdę wiele małych przedsiębiorstw żyje dzięki temu, że pieniądze pracownicy dostają pod stołem, że nie nabijają wszystkiego na paragon, bo inaczej odzusowanie wynagrodzeń oraz VAT i dochodowy by ich zabiły. Dlatego gdy Morawiecki mówi, że on będzie uszczelniał podatki, to jest to bardzo groźna zapowiedź, ponieważ Kaczyński też mówi, że on nie chce podwyższać podatków, on chce tylko, żeby ludzie płacili te podatki, które już teraz są. Tylko w praktyce prowadzi to właśnie do podwyższenia podatków, bo obecnie ludzie starają się ich unikać jak mogą. Więc uszczelnianie systemu, wymaganie obecnych podatków jest w praktyce podnoszeniem podatków. Czemu obrót gotówkowy bardzo szkodzi, dlatego z nim walczą. Chciałem się zapytać, na ile wolnorynkowa jest według pana umowa CETA? To jest ciekawy temat na pewno. Nie czytałem umowy CETA. Ona ponoć ma mnóstwo stron, 1000, i naprawdę nie chciało mi się jej czytać. Zresztą
Przemek Wipler powiedział, że ją przeczyta, więc poczułem się całkowicie zwolniony z tego obowiązku. Mogę więc polegać jedynie na relacjach innych ludzi. Jeżeli prawdą jest, że umowa CETA prowadzi do wolnego handlu, ogranicza tak naprawdę arbitraż, ponieważ ma być on mniej inwazyjny niż ten obecny arbitraż, który Polacy mają z Kanadą, jeżeli rzeczywiście nie dopuszcza do, czyli jeżeli rzeczywiście standardy żywności w obu państwach, czy znaczy i w Europie, i w Kanadzie są cały czas odrębne, to znaczy nie dojdzie do sytuacji, że Kanadyjczycy będą wysyłać nam żywność, która nie spełnia naszych standardów, a nasi rolnicy będą musieli produkować żywność, która spełnia nasze standardy, co by zakłóciło konkurencję, to prawdopodobnie ta umowa jest oczywiście dobra. Ale jeżeli ona ma 1000 stron, to ja jej nie czytałem. Zresztą nawet gdybym ją przeczytał, to nie jestem prawnikiem zajmującym się takimi umowami, więc mogliby coś schować, czego bym nie zauważył. Więc nie wiem, co jest w środku. I jeżeli jest tylko to, co powiedziałem, no to jest coś dobrego oczywiście. A jeżeli coś tam, jakieś świństwo w środku siedzi, no to wtedy jest złe. Ale nie potrafię tego powiedzieć. I to jest właśnie takie smutne, że wszyscy mówią o tej CETA, a prawie nikt jej nie przeczytał. To wydaje mi się trochę dziwne. Ja nie znalazłem żadnego takiego bogatego w treści argumentu przeciwko. Nasłuchałem się tylko takich ogólników, takich generalnie protekcjonistycznych po prostu. Znaczy, to jest zrozumiałe, że wielu ludziom się ta CETA nie podoba, bo ludzie nie lubią konkurencji. Wiadomo, że im większa konkurencja, tym trzeba się bardziej starać, żeby mieć ten sam efekt. To jest zrozumiałe, że przedsiębiorcy, którzy będą musieli teraz konkurować z firmami kanadyjskimi, nie są zadowoleni z tej umowy. I stąd te argumenty, ale naprawdę nie podejmuje się stwierdzenia, czy CETA jest okej, czy nie jest okej, no bo po prostu tych szczegółów nie znam. Pierwszego marca weszła ustawa o administracji skarbowej. Ostatnio udzieliłeś wywiadu w tej sprawie. Jakbyś mógł szerzej coś na ten temat powiedzieć. To najpierw o rzeczach, których ta ustawa nie zmieniła. Wiele instytucji zmieniło tylko swoją nazwę. Mieliśmy Krajową Informację Podatkową, teraz będzie Krajowa Informacja Skarbowa. Mieliśmy dyrektorów izb skarbowych, teraz będą dyrektorzy izb administracji skarbowych, więc to się nie zmienia. Dla większości ludzi się nic nie zmieni, ponieważ dalej swoje PIT-y będziemy dawać do urzędów skarbowych, dalej nad nimi będą ci dyrektorzy. To, co się zmienia, to są Urzędy Kontroli Skarbowej i Służba Celna. One zostały połączone w Służbę Celno-Skarbową, która dostała uprawnienia, których nie powinna mieć. Do tej pory było tak, że każda kontrola skarbowa, nie mówię to o kontroli podatkowej robionej przez urzędy skarbowe, tylko o kontroli skarbowej robionej przez UKS-y, czyli głównie zajmujące się przedsiębiorstwami, była zapowiadana z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. W praktyce to 7-dniowe wyprzedzenie, często dłuższe, 14-dniowe, między 7 a 30 dni, było bardzo, bardzo dobre. Pozwalało przejrzeć swoje dokumentacje, stwierdzić, czy to wszystko naprawdę jest ok, porozmawiać z księgowym, znaleźć czas na tą kontrolę, tak ułożyć sobie sprawy w firmie, żeby mieć czas na zajęcie się urzędnikami. Księgowy też miał wtedy czas na przygotowanie się do tej kontroli i miało to taki normalny charakter. Obecnie służba celno-skarbowa ze swoją kontrolą celno-skarbową będzie wchodzić bez zapowiedzi do przedsiębiorców. Czyli w praktyce to może wyglądać w ten sposób, że puka nam do firmy urzędnik, pokazuje upoważnienie, mówi, że on zaczyna nam kontrolę celno-skarbową i prosi o takie i takie dokumenty. Nie mamy ani chwili na przygotowanie się do takiej kontroli. W tym samym momencie może nam tą kontrolę robić w lokalu mieszkalnym. Może, jeżeli będzie chciał przeszukać mieszkanie bez zgody prokuratora, dopiero prosząc potem o tą zgodę. Są to działania, które do tej pory były wymierzane tylko w przestępców, ponieważ do tej pory taka kontrola mogła się zacząć bez zapowiedzi wtedy, kiedy było podejrzenie popełnienia przestępstwa. No i są ludzie, którzy twierdzą, że nic takiego się nie dzieje, bo już teraz urzędnicy nadużywali tego prawa poprzez rozpoczynanie postępowań karno-skarbowych przeciwko normalnemu przedsiębiorcom po to, żeby móc do niego wejść bez tej zapowiedzi. No ale teraz ten naganny proceder został zalegalizowany i to bardzo ładnie koresponduje z wypowiedziami Morawieckiego o tym, że te nowe przepisy będą pozytywnym przełomem w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i administracją państwową. O tym, jak mówił, o zwiększeniu zaufania, o wyrozumiałości dla przedsiębiorców, więc ta wyrozumiałość, to zwiększenie zaufania polega na tym, że od 1 marca
przedsiębiorcy uczciwi będą traktowani tak, jak do 1 marca traktowani byli przestępcy. To jest olbrzymi skandal i ja absolutnie nie rozumiem, dlaczego opozycja w ogóle nie podbija tego tematu. W sensie rozumiem, no bo oni liczą, że za 3 lata przejmą władzę i sami będą korzystać z tych uprawnień. To jest bardzo ciekawe. Każda kolejna władza rozszerza uprawnienia skarbówki. Czasem opozycja trochę narzeka, czasem nie, ale kiedy sama dochodzi do władzy, dalej robi to samo. Więc może dlatego obecna opozycja totalna nie przejmuje się tym, że urzędy, służba celno-skarbowa będzie wchodzić do firm bez zapowiedzi, dezorganizować ich działalność i uszczelniać system podatkowy, ale no to tak nie powinno wyglądać. Zresztą to się wpisuje w szerszy trend. Od stycznia też Państwowa Inspekcja Pracy może wchodzić do firm bez zapowiedzi i wszystko wskazuje na to, że to będzie kontynuowane, to znaczy coraz większa liczba kontroli będzie się odbywała bez zapowiedzi, prawa podatników będą malały, a uprawnienia skarbówki będą rosły. Kiedyś jeszcze kilka lat temu było coś takiego jak tajemnica bankowa. To nie było tak, że urzędnik podczas kontroli może poprosić o wyciąg z banku dowolnego podatnika. Taki wyciąg był chroniony tajemnicą i musiały być ściśle spełnione przesłanki, kiedy taki wyciąg można, bank może urzędowi przekazać. Teraz po prostu urzędy mają dostęp do naszych rachunków bankowych i nikt nie protestuje. Dla każdego to jest normalne, że nam wchodzą na konta bankowe. Jeszcze wracając do zagadnień długu publicznego i deficytu budżetowego, czy hipotetycznie przyjmując, gdyby Pan, powiedzmy, miał wpływ na kształt budżetu, nie wiem, czy zdarzyło się Panu analizować budżet z 15 czy z 16 roku, czy gdyby miał Pan władzę, czy na dzień dzisiejszy byłby Pan w stanie wskazać jakieś oszczędności, zmniejszenie deficytu poprzez oszczędności, gdzie ewentualnie można wyszukać tych oszczędności, które pozycje jakoś tak bardziej szczegółowo. Bo wiadomo, że niektóre rzeczy typu emerytury, czy tam policja, czy szpitale pewnie też nie tak od razu, nie wszystko da się od razu ściąć wydatki. Czy od czego by Pan zaczął cięcie wydatków i ile miliardów ewentualnie może na tym zaoszczędzić? Mogę trochę liczby pomylić, więc jak się parę miliardów machnę, to proszę mi wybaczyć. Mamy przede wszystkim dwa główne ograniczenia. Nie jesteśmy w stanie znieść 3 tak naprawdę. Nie jesteśmy w stanie drastycznie ściąć wydatków. Po pierwsze dlatego, że mamy konstytucję, która wymaga tego, żeby niektóre rzeczy były darmowe. Mówię o edukacji, szkolnictwie wyższym, o służbie zdrowia. Drugi powód jest taki, że mamy Unię Europejską, która również wiele rzeczy od nas wymaga. A trzeci powód to jest taki, że mamy już zaciągnięte zobowiązanie. Czyli rzeczywiście emerytur nie jesteśmy w stanie ruszyć, to obecnie jest ponad 200 miliardów rocznie. Nie jesteśmy w stanie ruszyć służby zdrowia, to jest 70 miliardów. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ruszyć szkolnictwo wyższe, które kosztuje nas chyba około 10 miliardów rocznie. Mimo że w Konstytucji mamy zapisane, że nauka na publicznych uczelniach wyższych musi być bezpłatna. Wystarczy zlikwidować publiczne uczelnie wyższe, sprywatyzować je, przekazać je profesorom, nie wiem, możemy nawet im dać finansowanie na 5 lat i niech sobie radzą. To można rzeczywiście zrobić, bo jeżeli zlikwidujemy te uczelnie publiczne, no to nie będziemy musieli ich finansować. To tu mamy 10 miliardów, 20 miliardów mamy na 500+, 30 miliardów mamy na tej aktywizacji zawodowej, czyli na wszystkich urzędach pracy, na zasiłkach dla bezrobotnych, na dotacjach na rozpoczęcie działalności. Ta cała aktywizacja kosztuje około 30 miliardów złotych. Pomoc społeczna kosztuje około 40, może nie mówię, żeby od razu całą usunąć, ale to powiedzmy 3/4 z niej. To mamy 10 plus 20, 30. No to tak około 100 miliardów tak się w miarę szybko da usunąć. To jeszcze pieniądze na sport, kulturę. I tak nie chcę kontynuować tej listy, bo każde to słowo to od razu kogoś szlak trafia, że chcę mu zabrać pieniądze źródło utrzymania, bo problem jest taki, że te wszystkie pieniądze do kogoś trafiają i ludzie, którzy otrzymują te pieniądze, doskonale wiedzą, że te pieniądze do nich trafiają, dlatego nigdy nie zagłosują na kogoś, kto im powie, że stracą te pieniądze. Dlatego chciałbym się w przyszłości koncentrować na mówieniu o tym, komu obniżę podatki, a nie na tym, komu zabiorę pieniądze, bo to znacznie mniej politycznie wygląda. Co Pan sądzi o postulacie Centrum Adama Smitha, aby przejść na podatek obrotowy? Ja nie jestem największym fanem podatku obrotowego. Uważam, że ma wady istotne, chociażby to, że jego uciążliwość tak naprawdę zależy od branży.
To znaczy, jeżeli jakaś branża ma wysokie marże, to ten podatek obrotowy w ogóle nie jest dla niej problemem. Jak jakaś branża ma niskie marże, to on nagle niepokojąco rośnie. Na pewno jest lepszym rozwiązaniem niż podatek dochodowy, bo podatek dochodowy w tym przypadku CIT jest po prostu absurdalny i jego się nie da utrzymać. Problem z podatkiem dochodowym polega na tym, że nie da się w sposób oczywisty wskazać, czym jest dochód. Można wskazać, czym jest przychód, ale żeby wskazać, czym jest dochód, trzeba się mocno namęczyć. I ustawa o podatku dochodowym ma chyba z 200 stron albo i więcej. Ustawa o podatku przychodowym pewnie tych stron miałaby znacznie, znacznie mniej. Ja zasadniczo jestem zwolennikiem zupełnie innej koncepcji, to znaczy, żeby nie konstruować jednego podatku dla wszystkich, tylko żeby dla każdego skroić inny podatek. To jest znacznie prostsze. Ustawa o podatku bankowym ma chyba 4 strony. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, nie wiem, ma 1-2 strony. Są to podatki proste, których nie da się uniknąć i są dobrze przekrojone do danej branży. Moja koncepcja jest taka, żeby zlikwidować CIT i zastąpić go właśnie podatkiem od danej branży. Takim wzorem, przykładem może być właśnie podatek bankowy. Bo wszystkie podatki, koniec końców, są przerzucane na klientów. I taki podatek jak podatek bankowy jest wprost przerzucany na klientów. To znaczy, jeżeli ktoś bierze kredyt, no to ten podatek jest liczony bezpośrednio w marże. I on od razu jest przerzucany na ludzi i to jest w miarę tanie. I znacznie prościej jest wymyślić 15 podatków dla 15 branż, w których każdy będzie miał 2 strony, niż jeden podatek, który będzie w miarę uczciwy i będzie pobierał pieniądze z wszystkich branż. W ogóle ideałem byłoby to, żeby takie podatki branżowe pobierać tylko z branż regulowanych. Bo jeżeli ktoś działa w branży regulowanej, to dostaje prezent od państwa w postaci braku konkurencji. No, ja na przykład bardzo ciężko jest obecnie założyć bank, no, bo trzeba dostać od państwa pozwolenie na prowadzenie banku. To zmniejsza konkurencję w bankowości, dzięki temu banki mają pieniądze z tego, że nie muszą konkurować za bardzo. Więc jeżeli ktoś działa w branży regulowanej i państwo likwiduje mu dzięki temu część konkurencji, no to naturalnym jest, że za te czynności może trochę pieniędzy zapłacić. Poza tym pojawiłoby się takie zjawisko, że część branż może chciałaby się nagle zderegulować, by stwierdzili, że ej, to może my nie będziemy płacić tego podatku, może zaryzykujemy i pójdziemy na wolny rynek i zaoszczędzimy na tym trochę pieniędzy. Więc moja idealna koncepcja to wiele prostych podatków dla poszczególnych branż regulowanych. Wydaje mi się to rozsądniejsze, prostsze i uczciwsze niż próba skonstruowania jednego podatku dla wszystkich, jak jest w podatku przychodowym. W ogóle nie wiem, czy Państwo wiecie, ale polski podatek dochodowy jest znacznie mniej skomplikowany niż amerykański podatek dochodowy. Po prostu ich podatek dochodowy ma ponad 100 lat, nasz ma 30 lat, więc ichniejsi doradcy podatkowi od 100 lat się z tym podatkiem męczą i wymyślili w nim wiele furtek. Więc oni, Amerykanie, musieli te furtki łatać, dlatego ich przepisy podatkowe są znacznie dłuższe i znacznie skomplikowane od naszych przepisów podatkowych. Te wszystkie luki, które my teraz łatamy w naszym podatku dochodowym na Zachodzie są już od dawna załatane. Już teraz wiadomo, jak tych podatków nie płacić. To znaczy, jeżeli obecnie nasza władza wprowadza jakąś metodę uszczelnienia systemu dla tych dużych graczy, to ci duzi gracze mają tam rok na przygotowanie się do tego i już mają nowe luki i zmieniają w ten sposób swój biznes. Więc podatku dochodowego nie da się pobierać w sposób skuteczny. Zawsze będzie można wykazać, że się dochodu nie osiąga i podatku tego nie płacić. On jest bardzo prosty do uniknięcia. A czy to, co Pan powiedział przed chwilą, nie przeczy koncepcji, którą Pan poruszył? Czyli jeżeli założymy, że jest 15 nowych podatków w każdej innej branży, to dokładnie taki sam próg będą przyjmować... Bo jeżeli podatek jest skrojony dla jednej branży, to w taki sposób, że jego nie da się uniknąć. No podam przykład. Podatku bankowego, nie licząc tego jednego triku z programem naprawczym, co chyba Czarnecki zrobił w swoim banku, nie da się uniknąć, ponieważ on jest liczony od wartości aktywów danego banku. Więc jeżeli, od udzielonych kredytów, tak. Więc jeżeli jakiś bank udziela kredytu, no to 0,44% rocznie od wartości tego kredytu musi płacić państwu. A bank zajmuje się właśnie udzielaniem kredytu i nie może tego uniknąć. To jest podatek, którego się nie da unikać. Innym przykładem podatku, którego się nie da unikać, jest podatek od nieruchomości. No, nieruchomość ma jakiś metraż, no i bierzemy liczbę metrów, mnożymy razy stawkę i mamy podatek. No, trzeba by zniszczyć nieruchomość, żeby nie zapłacić tego podatku. To samo z podatkiem rolnym, z podatkiem leśnym. Są podatki, których się nie unika. Raz dlatego, że nie są zbyt wysokie i się nie opłaca, a dwa dlatego, że jest to po prostu niemożliwe. W tych prostych
rozwiązaniach to tak jest, ale są pewnie branże, które... No dobrze, no załóżmy telekomunikacje. No nie każdy może być operatorem komórkowym. No to walimy podatek od każdego numeru komórkowego. Telekom wypuszcza numer komórkowy dla swojego klienta, niech od tego płaci 5 zł miesięcznie państwo. Ale każdego abonamentu, czy każdego... Od każdego numeru telefonicznego. Aha, czyli abonament, w którym człowiek płaci 200 zł miesięcznie, jest tak samo traktowany jak jakiś prepaid, który kosztował raz 5 zł. A czemu nie? Jeżeli podatek jest skrojony pod daną branżę, to nie da się go uniknąć. No, tak jak KGHM nie jest w stanie unikać podatku od wydobycia kopalni. Co pan sądzi o nowej ustawie akcyzowej, o podatku akcyzowym? Czy on w ogóle już wszedł? Czy... Chodzi o akcyzę od samochodów osobowych. Tak. Chodziło o tą tabelkę, tak? Mhm. Czyli jeżeli podatek prowadzi do tego, że tanie samochody są opodatkowane akcyzą wyżej niż drogie samochody, jest to działalność szkodliwa, ponieważ utrudnia kupienie samochodu biednym ludziom. Podatki nie powinny być tak konstruowane, że skupiają się na ludziach biednych. To jest według mnie niesłuszne. A jeżeli wiadomo, że starymi samochodami, które emitują te spaliny, no nie jeżdżą pasjonaci starych samochodów, tylko jeżdżą ludzie, których nie stać na samochód droższy czy lepszy. Więc nie podoba mi się ten kierunek zmian. A według pana powinna być ta akcyza na samochody, ponieważ słyszałem, że właśnie kupis chciał ją zlikwidować. Czy docelowo to wiadomo, że nie powinno być tej akcyzy, ale obecnie wolę, żeby została akcyza na samochody, niż żeby został podatek dochodowy. Znaczy państwo jakąś kwotę pieniędzy musi zebrać na zrealizowanie już zaciągniętych zobowiązań. I obecnie, przynajmniej w planie na rok 2017, z VAT-u jest chyba 140 miliardów, z akcyzy jest 70 miliardów. To jest do budżetu centralnego z tej akcyzy wpada prawie dwa razy więcej niż z PIT-u, dwa razy więcej niż z CIT-u. To jest bardzo istotna część naszego budżetu i nie możemy od tak tego zlikwidować. W takim razie popiera pan podatek katastralny? Jak powiem, że popieram podatek katastralny, to zaraz pod nagraniem będę miał 15 komentarzy, jak to chcę zniszczyć polskie rodziny. Więc nie powiem, że popieram podatek katastralny. Co to za... Tak. Niech, nie planując wprowadzenia podatku katastralnego, hipotetycznie zauważę, że gdyby wprowadzić podatek katastralny z wysoką kwotą wolną, czyli od najbardziej wartościowych nieruchomości, to nie uderzyłby on w żaden sposób w polskie rodziny, spowodowałby ściągnięcie pieniędzy z najbogatszych Polaków i zasilił w sposób jakiś istotny budżet. Uważam, że słusznym jest ściąganie pieniędzy od ludzi, którzy je mają, a nie od ludzi, którzy ich nie mają. I podatek katastralny jest jednym z tych nielicznych podatków, który rzeczywiście pozwala sięgnąć do kieszeni ludzi najbogatszych. Większość podatków tak nie działa. Podatki dochodowe nie są płacone przez osoby najbogatsze. Na przykład Leszek Czarnecki, państwa sąsiad, no, ja widziałem w statucie chyba którejś jego fundacji, że ma miejsce zamieszkania na Malcie. Szef Komarku, Filipiak, mieszka ponoć w Szwajcarii. Kulczyk mieszkał chyba na zmianę w Londynie i w Szwajcarii, więc oni nie płacą podatków dochodowych w Polsce, mimo że są najbogatszymi Polakami. Za to my wszyscy je płacimy. Dlatego na przykład podatek dochodowy sięga właśnie do kieszeni nie najbogatszych, a kataster by do ich kieszeni sięgnął. Przy czym musiałby mieć odpowiednio wysoką kwotę wolną, żeby nie zniszczyć polskich rodzin. Chciałbym do pytania dotyczące nowych podatków, bo ja oczywiście jak najbardziej zgadzam się, że trzeba zlikwidować podatek dochodowy, wiadomo, ale wprowadzenie zamiast niego kilku takich podatków mniejszych do szczególnych branż, czy nie utrudniłoby jakoś drastycznie planowania budżetu? Wiadomo, że wprowadzając taki podatek, czegoś trzeba się spodziewać, a z tym spodziewaniem się bywa różnie. I znaczy, albo czy to jakby nie... Myślę, że by ułatwiło nawet, no bo
wątpię, żeby aktywa banków się zmieniały jakoś drastycznie. Albo na przykład byśmy wprowadzili podatek 500 zł miesięcznie od każdego adwokata albo doradcy prawnego. No to nam w ciągu roku tych adwokatów strasznie nie ubędzie, ani tych radców prawnych, więc ta stabilność byłaby w miarę wysoka. Więc nie widziałbym tu zagrożenia dla stabilności przychodów państwa. No i też, no, nie ukrywajmy, no, adwokat jest w takiej sytuacji, że jego usługi są owatowane, a jego klientami często są osoby fizyczne, które tego VAT-u nie mogą odliczyć. No i wyobraźmy sobie taką hipotetyczną, całkowicie hipotetyczną sytuację, że do jakiegoś adwokata zgłasza się przestępca, któremu grozi ileś lat więzienia, płaci za obronę, załóżmy, 100 tysięcy złotych plus VAT, czyli 23%, od czego adwokat musi zapłacić jeszcze 19 liniowego, czyli od 100 tysięcy, to z jedną stronę 23 tysiące, w drugą 19, co nam daje 42 tysiące złotych. No i teraz mamy dwie możliwości. Albo adwokat wystawi paragon takiemu przestępcy na 123 tysiące złotych, po czym grzecznie 42 tysiące złotych odda do budżetu państwa, no albo od niego weźmie to 100 tysięcy złotych, nie nabije tego na paragon, nie zapłaci podatku dochodowego, nikt się o tym nie dowie, bo przestępcy nie słyną z wielkiej praworządności i raczej nie doniosą na swojego adwokata do skarbówki, no i ten adwokat tego podatku uniknie. Nie może być inaczej, no nie wierzę, żeby adwokaci rejestrowali całą swoją sprzedaż. Zresztą czasem czytam wyroki sądów administracyjnych, to adwokaci w miarę często wpadają na nieujawnionych źródłach przychodów, więc skąd się raczej mają. Więc gdyby na przykład adwokatów podatkować jakąś stałą kwotą miesięczną, no to przynajmniej jakoś pieniądze można by od nich wydobyć, a próbując ich opodatkować podatkiem dochodowym, może to być znacznie mniej skuteczne. Jeżeli już nie ma pytań, to podziękuję bardzo serdecznie panu doktorowi. Brawami.